Słuchajcie, Dajcie, no hello. czekam, aż się skończy tam ta rozmowa na serwerze Kozborowo i sobie wklejałam jeszcze takie plakaty tam na Facebooka, Instagrama i Twittera, że jest opóźnienie. No i dlatego dopiero tutaj dołączyłam. Na Polonię amerykańską też? Nie, ja tylko daję na Facebooka, Instagrama i Twittera. Jak tam gdzieś jestem, to daję takie plakaty. A na grupach facebookowych to live'a reklamuję. Na grupach polonijnych. No, także przepraszam, że po prostu tam parę minut mi to zajęło, bo tam ludzie obserwują, no to zawsze sobie wejdą. A może trochę źle to wymyśliliśmy z Janysem, bo dzisiaj było zaplanowane na Kozborowie, no to było wiadomo, że oni będą długo rozmawiać, prawda? Pewnie już jesteście zmęczeni. Słuchajcie, nie wiem, słychać mnie dobrze, czy nie? Tak, Tak. Elu, dobrze cię słuchać. No, ja chciałam powiedzieć, że trochę zmieniłam plan. Tam może zauważyliście na tym plakacie, że piszę tylko, że o hejterach będziemy rozmawiać. Usunęłam ten wpis, że o Rafatusie i o Marku Łangowskim, youtuberze. Dlatego, że tak mi się wydawało, rozmawialiśmy z Janysem rano o tym. Ale prawdę mówiąc, nie chcę na ten temat rozmawiać, bo nie czuję się najlepiej. I po prostu tak mi się wydawało, że to może będzie dobry pomysł, żeby tam coś poopowiadać, ale nie chcę w ogóle o Marku mówić nic. Bardzo się źle czuję, po prostu nie jestem w stanie po prostu na ten temat rozmawiać w ogóle. Na jakiś inny możemy porozmawiać. I o Rafatusie też nie chcę mówić, bo taki był niemiły i. No, ja nie czuję się dobrze. Ja po prostu w ogóle nic nie mogę robić cały dzień. I wyszłam tylko na zakupy. No, bo muszę kupować dziecku jakieś rzeczy do jedzenia. Nie wiem, słychać mnie? Tak, słychać. Tak. No, to szłam ulicą jakoś tak w ogóle niewyraźnie. Oczy rozmazane, tusz z koniem. Zapłakane. Musiałam do kilku sklepów wejść, coś tam przynieść, to ci ekspedienci, którzy mnie z widzenia znają, to się patrzyli na mnie tak dziwnie, co się ze mną stało. I jeszcze widzów spotkałam po prostu, jak przechodziłam przez przejście na pieszych, dla pieszych przy Kapelance w Krakowie. No nie, bo po prostu nie nadaje się do niczego, ani nawet filmów nie mogę robić na kanał, no nic, kompletnie nic. Nie wiem, może mam nadzieję, że jakoś dojdę do siebie do jutra, bo jutro jest live, nie? I chciałabym też zacząć jakieś filmy na ten. Myślałam, już powinnam mieć filmy z wakacji zrobione i teraz coś robić, jakieś jesienne, fajne materiały. A utknęłam tam na tych filmach wakacyjnych. Po prostu od dnia, kiedy się Marek na mnie obraził, jak wyjechał tam z nadmorza, na początku się odzywał parę dni, potem się obraził, przestał się odzywać w ogóle do mnie, nie wiedziałam właściwie dlaczego, to przestałam te filmy w ogóle robić, wgrywać na kanał i w ogóle nie mogę sobie już z tym poradzić. Muszę znaleźć jakiegoś montażystę, żeby ze mną usiadł i mi pomógł. Cofnęłam się w rozwoju. Nie mogę, nie jestem w stanie filmów montować. Jesteście? Tak, jesteśmy. A to przez to, że to są filmy z Markiem, czy ogólnie żadnych filmów? Ogólnie żadnych, ale przez to, że są z Markiem, to nie dałam rady w ogóle tego robić, nie? To może coś na bieżąco spróbuj nagrywać. I utknęłam po prostu na tym, bo no nie jestem w stanie tego w ogóle włączyć, patrzeć na to, nie? Nie wiem, zastanawiam się, może w ogóle po prostu wyciszę te filmy z wakacji, które już są. W ogóle nie będę dodawać następnych i będę robić tylko jesienne teraz. No tak, możesz tak zrobić.
A te wakacyjne to kiedyś tam po prostu pokażę, albo najwyżej nigdy, nie? Już dużo było z wakacji. No i po prostu wymyśliliśmy tą rozmowę dzisiaj, bo Janys w ogóle całą noc nie spał. I pisał do mnie na Messengerze i dzwonił na WhatsApp i mi tam wysyłał jakieś materiały, zdjęcia i tak całą noc. I ja też po prostu przespałam chyba 3 godziny tylko. No i tam żeśmy rozmawiali dużo o całej tej sytuacji. No i wydawało mi się, że to będzie ciekawe na ten kanał głosowy, ale już tyle było to wszystko omawiane, dużo żeśmy sobie omówili i jeszcze z Buziaczkiem rozmawiałam też telefonicznie. Chyba tylko do Mruka nie dzwoniłam dzisiaj do mojego moderatora, także już w sumie to tak nie mam co powiedzenia, nawet nie chcę tego wałkować wszystkiego. No, no przykra sytuacja. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Po prostu nie mam pojęcia. A czujesz się źle tylko przez Marka, czy jeszcze coś się wydarzyło? Nie, tam dużo czynników się na to składa, ale no dużo czynników. Wiadomo, te instytucje, nie? Dziecko. Tutaj z rodziną mam problemy, ale też muszę wam powiedzieć, że mój mąż jest w bardzo złym stanie, mój były mąż, bo odkąd hejterzy mu zrobili tą zadymę wiosną, taką, że on jest rzekomo chory na HIV i tam wszędzie robili nagrania i szaleli, to on się załamał po prostu. No jest w bardzo złym stanie. No bym powiedziała, że w tragicznym. To znaczy, no po prostu mogę po prostu oświadczyć, że ludzie go załatwili. Bo już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, kto tam rozpowszechniał te informacje, że on jest chory na HIV. Na tych serwerach, prawda? Na tych głosówkach. To I Andrzej? to radio Ceglarska i pijanie Belweder. No w każdym razie, no już bym powiedziała, że praktycznie go już prawie nie ma. On się z tego wytłumaczy na TikToku. Jeszcze sobie na wyświetleń zrobi tym. Po No ale to już prostu dawno było. on już jest w takim stanie, że on już z dzieckiem się w ogóle nie widuje. Ja z nim w ogóle nie miałam kontaktu całe lato. Czerwiec, lipiec, sierpień, nie? Córeczka tylko w ogóle nie widziała na oczy. A jeszcze się w czerwcu, w maju się dobrze czuł, bo się spotykał z dzieckiem. Po prostu spędzał z czasami, coś kupował, gdzieś ją zabierał, a teraz on już nawet nie jest w stanie. Także cóż, no mogę tylko powiedzieć, że no przez hejterów Marsia już po prostu nie ma taty, nie? Nie wiem, czy on jeszcze wróci do równowagi, ale obawiam się, że nie. A telefonicznie się z nią kontaktuje? Nie, w ogóle się nie kontaktujemy od czerwca. No załamał się po prostu, no każdy by się załamał. Także Marysia jest, denerwuje się i po Wiesz, prostu, no Andrzej ma brakuje jej. tak się załamany, a ma drugiego psa. Brakuje jej kontaktu, nie, z ojcem, także jak Marek był tam na tym nad morzem, no to bardzo do niego lgnęła. I mam na filmach tak, codziennie się bawili, jakieś tam zamki sobie, jakieś dziury w piasku sobie kopali, bawili się. Potem z tym kolegą tam, gdzie mieszkałam, cały czas spędzała czas, aż mi brakuje kontaktu z ojcem przepotwornie. Że no normalnie to mi się płakać chce, nie? Jak, bo ja wiem, o co chodzi, że ona tak lgnie do tych moich przyjaciół, bo no bo strasznie tęskni za tatą. No, ale to nieważne. Chciałam tylko powiedzieć, że się załamał po prostu po tym wszystkim. Ela, będzie jutro live? Tak,
Będzie, live będzie. O ile się będę umiała włączyć komputer, bo ostatnio byłam też w takim stanie zdenerwowania, że coś tam popsułam i nie dałam rady się połączyć 2 godziny. Jakie będą tematy? Nie wiem, czy ja tu sobie papierosa zapaliłam, bo jestem na balkonie. Nie wiem, czy ja jakiegoś informatyka nie muszę brać na te live'y, bo ja się cofam w rozwoju, ja sobie nie umiem włączyć laptopa. Jestem czasami w takim stanie zdenerwowania, że nie mogę sobie przypomnieć, jak się komputer włącza. A o czym będziesz mówiła na live'ie? No, nie wiem, chyba coś takiego w tym stylu jak teraz, no. O Marku nie. O tych instytucjach różnych, co chcą mi zabrać dziecko, no to też mi się już nie chce mówić, nie? Może o tym odwołaniu prezesa telewizji TVP. Może coś tam o polityce. Nie wiem, muszę się zastanowić. Właśnie nie wiem, o czym będę mówić. Po prostu myślę, że muszę zmienić całkowicie tematy wypowiedzi swoich. No bo temat Marka się zakończył. Trochę szkoda, że nie przyszłaś na podium jako zborowo. No właśnie, Ela, szkoda. No, ale ja nie chcę się. Po prostu, no, chciałam powiedzieć, że tak, słyszałam tam, że byłam zapraszana, bo słuchałam fragmentami tej retransmisji, ale tylko końcówki. Także, no, miło było usłyszeć, że mnie tam zaprasza i że tam jakieś parę zdań powiedziała miłych na mój temat. Ale ja niestety nie mogę tam brać udziału w tych rozmowach na tym serwerze, czy na, w ogóle jakimkolwiek takim hejtującym nas, mnie. Bo ja nie jestem w stanie zaufać już osobom, które były zaangażowane w hejt. Bo mam takie doświadczenia, że za każdym razem, jak wyciągałam rękę i ufałam, to potem mnie wyśmiano. No, chociażby pamiętacie tą sytuację z Mateuszem Spysińskim, jak mnie zaprosił na live'a, na rozmowę, zadzwonił do mnie, zaczął ze mną rozmawiać. Potem zaproponował, że mnie przeprosi, a ja jego. No i na 3-4 mieliśmy sobie powiedzieć, że się przepraszamy. Oczywiście ja powiedziałam, a on zaczął się śmiać i mnie wyłączył. Wyłączył mi telefon, żebym już nic nie mogła powiedzieć i zaczął ze mnie się nabijać przed tymi paroma tysiącami ludzi i sobie ze mnie kpić. Ale też Ela, miałam tam. pomagasz jak radzić sobie z hejtem, a nie radzisz sobie sama z hejtem. Fajnie. Także ja nie, no, nie jestem w stanie zaufać. Ja bym wam radziła, tak mówię teraz do takich osób, moich fanów, nie, i młodszych ode mnie, że jak już macie z kimś konflikt, to nie ufajcie, bo to będzie zawsze jak była taka bajka w czasach komuny, którą oglądałam, jak byłam mała, Wilk i Zając, nie? Że wilk zawsze robił chuja zająca. Cały czas go gonił, dojeżdżał, prześladował, dręczył, wszystko mu zabierał, a od czasu do czasu mu proponował rozejm, czy tam, żeby się pogodzić, i zajączek zawsze grzecznie, oczywiście był tak nauczony, że trzeba, jak ktoś wyciąga rękę, to podać, nie? No i to był zawsze podstęp. I gdzieś tam lądował, to w sidłach, to w przepaści, to w rwącej rzece. Także niestety, no. W życiu to jest trochę tak jak z tym wilkiem i zającem. Jak już wilk cię dojeżdża, to on nigdy nie przestanie. Właściwie masz tylko wyjście takie, że sam zostaniesz wilkiem. No to wtedy równy z równym, to może wilk ustąpi. Ale jak będzie widział zajączka, to zawsze go będzie po prostu prześladował. No, ale. Słuchajcie, w Krakowie jestem tutaj na balkonie, deszcz pada. A u was jak pogodą? No, u nas teraz Dziewiątki macie bezchmurnie. słońce. U mnie bezchmurnie. Ciepło nawet. Słonecznie.
Jak słonecznie. Po prostu... Na co dzień słonecznie. Pisałam o tym dzisiaj i... No i chodzi o to, że... Bo ja nigdy nie byłam w żadnym takim otwartym związku, że gdzieś tam się z kimś spotykam i że przymykam oko, że tam się tam spotyka z innymi. I po prostu wymyśliłam taką formułę, no nie, no bo Marek mieszkał daleko, jest młodszy ode mnie, to wiedziałam, że on ma swoje życie, swoje środowisko i tak dalej, więc nie chciałam go ograniczać po prostu. Ale za każdym razem, jak on jakąś osobę poznawał, jakąś kobietę, flirtował z nią, to zawsze scenariusz był taki, że on przestawał się do mnie odzywać, stopniowo tam coraz bardziej. W pewnym momencie już w ogóle kompletnie zero kontaktu, no nie? Że nie dzwonił, nie odbierał jak ja dzwoniłam, nie pisał na Messengerze, na tam WhatsAppie, blokował mnie, żebym nie mogła sama napisać, nawet nie wiedziałam, że jestem zablokowana. I wychodził z tego Discorda, nie? Po prostu nie miałam z nim w ogóle kontaktu przez ten czas, jak on tam z tymi kobietami sobie flirtował. A równocześnie cały czas się pojawiały takie komunikaty gdzieś tam, że źle się o mnie wypowiadał, wyśmiewał mnie, krytykował mnie na tych live'ach swoich. Wchodził na moje, na czata i pisał spierdalaj i takie różne jakieś, czasami wchodził i coś tam do mnie tak się wulgarnie zwracał. I ja myślałam, że to po prostu hejterzy nim manipulują, że robią mu pranie mózgu, że on tak postępuje, bo się ich boi. A to były takie pokazówki dla tych po prostu kobiet, z którymi on flirtował, że on ma na mnie wyjebane, że on ma mnie w dupie, bo on sobie je podrywał. I w ten sposób chciał pokazać, że ma mnie gdzieś, nie? No i potem jak się okazywało z taką dziewczyną, że tam nic z tego nie wyszło, czy albo się spotkał i mu się nie podobało, no to potem za jakiś czas zaczynam się odzywać. I potem to wracało wszystko do normy. I zawsze taki sam scenariusz, więc no, a ja nie mam czasu. Marek ma przed sobą całe życie, a ja... Ja nie mam czasu na to, żeby czekać. Dajmy na to, on teraz tam kogoś poznał, flirtuje sobie z kimś, prawda? Jakieś tam mają plany. To ja nie będę czekać wrzesień, październik, że on mi będzie pisał na live'ach spierdalaj, że jestem brudasem, że mam burdel w domu, będzie się tam ze mnie naśmiewał, nie? Ale i tak kochasz tego wariata. Poblokuje mnie po prostu wszędzie. Jakbym chciała zadzwonić, to się rozłączy. No to przecież ja nie będę czekać wrzesień, październik, że może w listopadzie ona go kopnie w dupę i wtedy on do mnie napisze, wyśle mi kotka jakiegoś tam uśmiechniętego i zapyta i napisze mi, cześć, co słychać, nie? No bo to po prostu zawsze jak z tymi dziewczynami tam się kontaktował, to on mnie strasznie tak traktował źle, nie? Więc ja już tego nie chcę teraz przerabiać. Bo to dopiero teraz praktycznie po prostu jak umówiliśmy się w marcu, że pojedziemy na te, że on po prostu dołączy do mnie na te wakacje, no nie? No bo zawsze tam jeżdżę nad to morze. Jechałam, zawsze tam jeżdżę zupełnie sama, on tam mieszka w okolicy, no to normalne, że bardzo mi zależało, chciałam, żeby z nami tam był. Ile, jaką mam możliwość. I dopasowałam sobie czas wyjazdu do tego, kiedy on ma ten urlop. No i umawialiśmy się wiosną, mówił, że przyjedzie. A potem jakaś właśnie dziewczyna, hejterka się do niego przyczepiła, wiedząc, że on ma jechać na te wakacje ze mną. No i tam cały czerwiec bo tam podrywała go jakieś, nie wiem o czym rozmawiali, co, jakie tam mieli plany, bo przecież nie mam dostępu do jego poczty. No w każdym razie doprowadziła do tego, że on te wakacje dwa razy odwołał.
tam w końcu mi się go udało poprosić, no to powiedział, że pojedzie. A potem jeszcze ostatni tydzień, dosłownie przed tym dniem, kiedy miał przyjechać, przed tym 25 lipca, to się znowu to samo, przestał się odzywać. W ogóle ani słowa, jak dzwoniłam, żeby się zapytać, czy wszystko w porządku, czy się pakuje, to mnie rozłączał. I ja w ogóle chodziłam taka zapłakana nad tym morzem, sama tam byłam, nie wiedziałam, co mam robić, no bo nie wiedziałam, co mam robić, no nie, czy mam po prostu odwołać tą rezerwację, czy po prostu w ogóle, jak on nie przyjedzie, to że będę musiała zapłacić za 3 osoby, a wiadomo, no, liczę się z pieniędzmi, jak każdy. I on dopiero po prostu dzień przed tym 25 lipca, jak miał przyjechać, to napisał na WhatsAppie mojej córce: powiedz mamie, że przyjadę, że jutro przyjadę. Powiedz mamie, że jutro przyjadę. No i coś takiego było. No i co potem przyjadę? Był na tych wakacjach, nie? I bardzo fajnie było, jak te filmy będę pokazywać, to zobaczycie, że no. No to naprawdę było bardzo fajnie. To były dla mnie po prostu no piękne chwile, cudowne. No po prostu było świetnie. I zapłaciłam po prostu, bo w tych hotelach się płaci z góry, no nie za pobyt, więc zapłaciłam tam za te 2 tygodnie. Ale ta dziewczyna cały czas tam do Marka pisała, żeby skrócił ten pobyt, że gdzieś tam, że może jednak z nią, że przecież ja mu dokuczam, przecież jestem okropna, tam denerwuję się, jak są te live'y. I on będąc tam nad tym morzem, chciał skrócić pobyt, chciał wyjechać i miał do mnie pretensje, że zapłaciłam to, nie? I tak mi było po prostu przykro. No i potem wyjechał, przez parę dni się odzywał, pisał mi jakieś tam miłe słowo. Jak już wrócił do domu 7 sierpnia, no to tam przez parę dni się odzywał i ta dziewczyna, ta Patka, bo to ona cały czas. I w czerwcu mu tam mówiła, żeby z nią spędził wakacje i jak był ze mną, to cały czas do niego pisała i jak wrócił do domu, to tak samo. Gdzieś tam go wyciągała. No i ja go prosiłam, czy by nie mógł jeszcze przyjechać na weekend specjalnie. Jakby zostałam po prostu 2 tygodnie i tak sobie dopasowałam powrót do Krakowa, że wyjechałam dopiero we wtorek, żeby ewentualnie mógł ze mną weekend spędzić tam do poniedziałku, nie? I żebym wyjechała we wtorek. No ale on już ani nie przyjechał, ani się nie... W ogóle nawet mi nie... Po prostu słowa mi nie napisał, nawet mi nie napisał, że nie przyjedzie, czy przyjedzie, nic. Bo ja bym chciała, nie wiem, z kimś innym się umówić, z jakimiś znajomymi, z jakąś koleżanką, to nawet nie wiedziała po prostu, czy on w ogóle przyjechał. No nic, po prostu ani słowa, nie? No i potem dopiero jak wróciłam do Krakowa, to się zaczął trochę odzywać. Tak. Bo ta dziewczyna się od niego po prostu odczepiła, bo jak się już okazało, że już wróciłam 600 kilometrów jestem od niego, no to stwierdziła, że już na pewno się nie zobaczymy, to już nie musi go zaczepiać, nie? No on sobie wtedy uświadomił, że ona tylko go okłamywała i wtedy zaczął tam być taki milszy. No to był koniec sierpnia, no to przez tydzień jakoś było, wszystko wróciło do normy i no i teraz ten ostatni tydzień znowu coś się zaczęło dziać. Nie wiedziałam, co się dzieje, bo najpierw napisał na moim serwerze Discorda, mi pisał jakieś tam w miarę miłe rzeczy na Messengerze. Nawet bym powiedziała, że bardzo miłe. A w internecie coś zupełnie odwrotnego, bo mi tam wysyłał coś tam o seksie, sobie pisaliśmy, czy tam jakieś takie sprawy, a wchodzę, budzę się na drugi dzień, patrzę, on tam pisze na moim Discordzie, spierdalaj z mojego życia. Potem tam 2 dni później znowu tam coś miłego mi pisze, nie? Że no jakieś tam różne rzeczy. Tak jak się pisze do swojej dziewczyny, bym powiedziała. No i wrzuciłam filmik, jak tam jesteśmy razem i on mi mówi, że mnie kocha. To on wszedł na Discorda i napisał po chuj
wrzucasz te filmy, wypierdalaj, czy coś w tym stylu, nie? No i ja tak nie za bardzo wiedziałam, o co chodzi, nie? Potem znowu tam za parę dni też niby tu rozmawialiśmy, fajnie było wszystko, a chodził na Discorda i jakieś takie różne... Jeszcze coś tam napisał takiego chamskiego. Ja nie wiedziałam, nie? Myślę sobie, kurde, to może wypił alkoholu dużo i tak po prostu tu jest w ciągu dnia dla mnie miły, a wieczorem wypierdalaj. A to się okazało, że z tą dziewczyną rozmawiał, z tą teraz, co się z nią przyjaźni. I to była taka dla niej pokazówka, nie? On ogólnie to robił ze mnie taką kretynkę przez pół roku, że do mnie pisał różne miłe rzeczy, a w internecie jakieś takie chamskie, a ja w odpowiedzi na te jego miłe słowa, no to tam jakieś serduszka wklejałam, nie, pisałam, że go kocham, jakieś takie miłe słowa, a on do mnie tylko, o właśnie ostatnio napisał tam 3 dni temu, zupełnie bez powodu, ja tam sobie tylko coś tam opisywałam, że on mnie hejtuje, że mi się wydaje, że mnie hejtuje, no to wszedł i napisał przestań pierdolić głupoty, idź do sklepu po portera albo ogarnij chleb w swoim domu. No i to był ostatni jego wpis chyba 3 dni temu, nie? I ja sobie myślę, no o co mu Ela, chodzi, nie? Ale też powiem, serduszka, tak ze środka, z wnętrza, to ty kochasz w ogóle Marka? Jeszcze po prostu nie chcę o tym rozmawiać w tej chwili. W każdym razie nie rozumiałam. Myślałam, że to przez alkohol, nie? Czy że jakieś ma problemy może, że tak reaguje i tak sobie cały czas go tłumaczyłam. A to była taka pokazówka przed tą kobietą teraz, nie? Bo ona tam siedziła, ludzie jej wklejali i ona się cieszyła, że on do mnie codziennie wypierdalaj, 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 nie? Kobieta z wyższym wykształceniem, a dała się kurwa zrobić menelowi ze wsi. Pięknie. Jeszcze były takie też sytuacje, że jak planowaliśmy wakacje w czerwcu, nie? To on mi tam pisał różne miłe jakieś tam na Messengerze wiadomości, jak to będzie fajnie, jak tam będziemy spędzać te wakacje. I jak zaczął kombinować jeszcze z tą poprzednią dziewczyną, że jednak z nią wyjedzie, a nie ze mną, to wszedł w nocy i skasował z 2 miesięcy całą korespondencję tam na Messengerze. Wszystko wyczyścił, wszystkie miłe słowa, jakiekolwiek mi napisał. Ja sobie tego nie skopiowałam, nie? Że mnie kocha, że chce być ze mną, że za mną tęskni. No nie wiem, no wszystko, nie? Wszystko po prostu wziął i skasował. Parę dni przed moim wyjazdem nad morze. Bo rozważał to, że nie pojedzie, bo go ta kobieta tam zniechęcała i żebym ja wtedy nie mogła na przykład się zacząć żalić, nie? Że jestem sama, że przecież obiecywał, że pojedzie i dlaczego odwołał w ostatnim momencie i bał się, że ja będę pokazywać screeny, że mi tam po prostu wyznawał miłość, czy tam był miły, nie? I wszystko skasował, wszystko wypierdolił. Ale on też robił tak, że na przykład jak wstawał o 5 rano do pracy, to wiosną z kolei, tam w marcu, w kwietniu, w maju, to on mi na przykład pisał jesteś świnią, spierdala, jesteś głupia, jesteś chora psychicznie, odjeb się ode mnie, jakieś takie rzeczy, nie? I myśląc, że ja śpię, nie? Bo nie byłam aktywna na Messengerze, no to on to pisał, po czym robił sobie print screena, po czym to kasował. I ja tylko jak się budziłam rano, to widziałam, że coś pisał w nocy i były pokasowane wiadomości po prostu, no nie? A on to po prostu robił po to, żeby wrzucać potem w internecie albo wysyłać tym babom, z którymi flirtował, że on nie wie, o co mi chodzi, że on mi pisze, że ja jestem chorą psychicznie, krytyką. Że on mi to napisał na przykład... Ela, od roku mówisz cały czas o tym samym, cały czas o tym samym. Jak cały czas się robi w chuj, a ty robisz cały czas to samo. Powinnaś odejść z godnością, jak Elżbieta Królowa dzisiaj. Elo. No i on 10 marca na przykład pisał... No i on. I dalej, kurwa, napierdalasz to samo, nie? No nic... Czyli na przykład nieformalny napisał, że tam jesteś popierdolona, chora psychicznie, wydupczaj, nie? No.
a potem screenował to, ja tam w ciągu dnia, ja tego nie czytałam, nie? Ja bazowałam na tym, co on mówił przez telefon, że mnie kocha i pisałam, o, tęsknię za tobą, ale Marek jest fajny, a on się za moimi plecami śmiał z tymi tam swoimi znajomymi na serwerze, czy gdzieś tam na priv, ale ona jest popierdolona. Ona się kompletnie nie szanuje, ja jej piszę wydupcza, a ona mi pisze, kurwa, tęsknię za tobą, nie? No i bo ja tego nie wiedziałam, ale po prostu ta sytuacja, to się wszystko, ten komik się nasilał, nie? Ja już po prostu byłam, były takie dni, że ja w ogóle nie chodziłam spać, bo tam pisałam, nie? Że nie śpię, denerwuję się. No i tam czwarta rano, piąta rano, patrzy się wiadomość, nie? I zanim on usunął, no to patrzy, pisze. Wypierdalaj, brudaście, czy tam coś, nie? A za chwilę się patrzy, zniknęło, nie? Myślę sobie, kurde, o co chodzi? Czemu on to napisał i zniknęło? Myślę sobie, no kurde, a no to pewnie może jest na kacu, nie? Wypił za dużo, napisał tak, miał zły humor, teraz skasował, bo stwierdził, że przesadził, nie? A to wszystko... Ja sobie cały czas go tłumaczyłam, a to wcale nie było żadne tam na kacu po alkoholu czy coś, tylko z premedytacją przygotowane takie, żeby ze mnie robić. No cały czas po prostu robił ze mnie krytynkę przed wszystkimi wokół. No ja nie wiem, może to pokazywał nawet bratu. Ja nie wiem, po co on to produkował, te wszystkie wiadomości. I no i zmierzam do tego, że... Także ja teraz nie chcę przechodzić przez to znowu, nie? Z tą dziewczyną, bo po prostu znowu bym się nasłuchała wyzwisk, jakichś pokazówek, robiłby sobie ze mnie jaja publicznie, a do mnie by, a mi by wysyłał sprzeczne sygnały, nie? Że nie, tam nie martw się, tylko ty się liczysz, coś tam bla bla bla, a za chwilę tam znowu na live by zaczął się naśmiewać ze mnie, nie? Na czacie. I ja tego już po prostu, bo za każdym razem tak było, nie? Tylko ja byłam głupia, nie rozumiałam tego. No i stwierdziłam, że jedyne wyjście to jest się odciąć po prostu całkowicie w tym momencie, bo ja... Bo on by teraz sobie ze mnie robił cały czas jaja. Niby pisał... Nie wiem, słyszycie mnie? Było... Moja pani. No, no, mi by pisał, że... Mi by pisał, nie, wszystko w porządku, nie martw się. No na przykład 2 dni temu mi pisał, porób sobie zdjęcia nago w tych sukienkach, które ci kupiłem, bo to dla mnie jest bardzo ważne, będę o tobie myślał, to wtedy szybciej przyjadę. 2 dni temu, nie? A równocześnie w tym samym czasie wszedł na mój serwer i napisał: nie pierdol głupot, idź do sklepu, kup sobie portera albo ogarnij chleb w swoim domu. Ja nie wiem, mi się wydaje, że on mnie może podpuszczał, jeszcze sobie wymyślił na koniec, żeby jeszcze mu jakieś zdjęcia porobił, porozbierane i on to gdzieś będzie pokazywał. Ja już nie wiem naprawdę. Po prostu ja nie nadążam za tym, nie? Także ja, jak sobie to uzmysłowiłam wszystko teraz, no to stwierdziłam, że ja już nie chcę... On po prostu chciałam tylko powiedzieć taką rzecz, no nie miałam tego mówić, ale po prostu Marek cały czas kłamał w tych wszystkich różnych przekazach tam dla ludzi w internecie, nie? A równocześnie mnie też okłamywał. A w ogóle jaka jest prawda, co on naprawdę robił, z kim on się spotykał, na kim mu zależało, to tego nikt nie wie tak naprawdę, to tylko on sam wie. Ja w niczym nie kłamałam, ja po prostu naprawdę mi na nim zależało i jak się denerwowałam, złościłam na niego, to naprawdę, ja nie robię żadnych dram, żadnych dymów. Nie wiem, słychać mnie? Słychać, Elu, słychać. No, ja nie robię, ja nie oszukuję, po prostu o pewnych rzeczach nie mówię, bo nie mogę, no nie.
Czasem się tam staram troszeczkę stawiać w lepszym świetle niż naprawdę, żeby ludzie nie mieli mnie za jakąś niedorajdę, kogoś, kto nic nie umie i tak dalej. Nie, więc po prostu staram się w jakieś rzeczy, z którymi sobie nie radzę, to nie opisuję. Znowu tak szczegółowo mnie. Raczej wolę się tam pochwalić, że coś mi lepiej poszło, nie? Ale to po prostu ani raz w tych relacjach z nim nikogo nigdy nie okłamałam. Natomiast on cały czas wszystko, co dawał do opinii publicznej. No na przykład on, jak wrócił z tego morza, no to zaczął nagrywać te live'y i filmy i że rozstał się z nim, nie? I potem ja wróciłam do Krakowa, no i on tam mi pisał, że mnie kocha i że mu zależy na mnie. No i ja się go pytam, no ale przecież pisałeś na live'ie, mówiłeś, że już koniec, że już nie chcesz mnie widzieć, różne rzeczy mówiłeś, uzasadniałeś, dlaczego i tak dalej, no nie? A on mówi, no tak, ale to ja to mówiłem na live'ie, albo pisałem, a nie mówiłem ci tego prosto w twarz, w cztery oczy, więc dla ciebie się liczy to, co ja to do ciebie mówię, a to, co piszę albo mówię w internecie, to ty tego nie słuchaj. No ale ja tego nie słuchałam, bo ja tych jego live'ów nie przesłuchuję, nie chcę się denerwować, czy tam w ogóle nie jestem na tym jego Discordzie, no nie? Ale ludzie mi po prostu robili cały czas jakieś screeny, wiadomości, fragmenty tych jego wypowiedzi i było mi strasznie przykro, nie? Więc po prostu ja to wszystko do mnie docierało, doszło do tego, że przez Marka, ja w ogóle nie odbieram telefonów, bo ludzie dzwonią, gnębią mnie, opowiadają mi, co on tam robi, nie? Na Messengerze mam po prostu z pół roku w ogóle nieodczytane wiadomości, bo wczoraj patrzyłam, od kiedy przestałam sprawdzać. Od lutego 2022 przestałam sprawdzać wiadomości na Messengerze, wyobrażacie sobie? Jak ktoś do mnie pisze na Messengerze, to ja od lutego nie sprawdzam, bo mi tam cały czas referowali, a napisał, że jesteś popierdolona, a napisał, że masz spierdalać, a napisał, że jesteś głupia. I tak w kółko, nie? Ja tego nie mogłam po prostu, no nie dałam rady już z tym Messengerem, nie? Maile to samo, przestałam sprawdzać maile od pół roku. SMS-y i poczty na Discordzie, czyli zdajcie sobie sprawę, zero zamówień. W ogóle brak kontaktu z ludźmi, żeby realizować te fanboxy. No, przestałam się w ogóle komunikować z tymi widzami, z klientami, nie wiem, z kimkolwiek, bo się bałam otworzyć wiadomość, co tam jest napisane, nie? Że mi ktoś będzie referował, że on mnie wyśmiewał całą noc. I ja wtedy, jak coś takiego czytałam, to ja nie byłam w stanie przez cały dzień nic zrobić potem. Ani w domu, ani zawodowo, ani wyjść, ani załatwić, ani z dzieckiem. No, więc po prostu, żeby w ogóle funkcjonować przez tam od powiedzmy wiosna, lato, nie? To ja musiałam się odciąć od sprawdzania wiadomości. No. Co Ale sobie Elwira, mogę. ty napisałaś, co u Marka, co było na głosówce, wyślijcie mi filmik. Czasami pisałam, ale raczej rzadko. Czasami tak, bo ja po prostu tego też nie śledzę i. Ale raczej wolałam nie wiedzieć, nie? No. Także ja praktycznie. No, masa mi przypadła jakichś fajnych propozycji, współpracy. Ten kontakt z widzami, Marek sobie siedzi, sobie tam pisze codziennie, odpowiada, nie, ludziom, a ja przez pół roku bałam się otworzyć pocztę, co ja tam przeczytam, nie? Już pomijając to, że hejterzy bardzo dużo mi piszą wiadomości, wprowadzają mnie w błąd, kłamią, udają klientów i czy tam chcą coś zamówić, czy tam mnie ktoś podrywa, to wszystko jest po prostu 80% to jest ściema, nie? Więc ja w ogóle się za pomocą tych komunikatorów nie kontaktuję, bo bym po prostu musiała poświęcić cały rok na sprawdzanie tego, nie? I po to, żeby się przekonać, że to jest kłamstwo, jakaś propozycja współpracy, czy zlecenie, czy cokolwiek, nie?
Dlatego ja się tylko i wyłącznie ograniczam do takich kontaktów na ulicy, nie? Albo że sama do kogoś zadzwonię. Jak pracuję, to ja sama do kogoś dzwonię, do znajomego, czy tam do kogoś i się pytam, czy on by nie chciał zdjęć. Albo w sklepie, jak kupuję, robię zakupy, kupuję jabłka, to daję wizytówkę ekspedientowi i on potem u mnie coś zamawia i wiem, że to nie jest hejter i że on mnie nie napadnie też na temat tego, co Marek robi w internecie, bo to jest jakaś osoba z zewnątrz, nie? Całkowicie wyszłam po prostu z internetu. Ale dobra, no to nieważne. A jest z nami Janys? Czy poszedł spać? Ja cię słucham cały czas. Ale nie, no... Nie wiem... Po prostu chciałam powiedzieć taką rzecz, że po prostu przekażcie Markowi, że ja nie chcę o nim złego, więc niepotrzebnie teraz się tutaj zaczęłam znowu żalić. Nie chcę po to prostu. To nie miał być wywiad z Janysem? Znaczy, Ela, postanowiliśmy z Elą, że nie będzie czegoś takiego po prostu, no. Wywiad, tak. Przejdziemy zaraz do wywiadu. Ela zdominowała głosówkę. Słuchajcie, nie chcę nic mówić złego o Marku i fajnie by było, żeby on o mnie nic złego nie mówił. No i trudno, no. Po prostu nie zależy mu na mnie, nie podoba mu się, nie podobało mu się, jak spędzał ze mną czas, wszystko mu się nie podobało. Gdyby mu się podobało, to by chciał się spotykać, prawda? No więc to jest oczywiste, że nie chce. Więc to jest chyba oczywiste, że pozostaje się usunąć i sobie żyć już na własną rękę, nie? No przecież gdyby mu zależało na mnie, to by tego wszystkiego nie robił, więc... Po prostu pewnie mu się ani nie podobałam, ani może się faktycznie zmuszał do tych spotkań ze mną i sobie ze mnie robił żarty od początku, albo... Albo dokuczał mi, bo jemu też dokuczali i w ten sposób odreagowywał. No trudno mi jest powiedzieć, nie wiem, ale myślę, że nie ma sobie tego co tłumaczyć jakoś tam filozoficznie, bo gdyby naprawdę chciał się spotkać, to by przecież przyjechał do mnie potem na weekend jeszcze nad morze i nieważne, kto by mu tam pisał, co by mu obiecywał, żeby nie jechał, to jeśli bym się fajnie czuł w moim towarzystwie, to wsiadłby w pociąg i przyjechał, nie? Czy nad to morze, czy tutaj. A skoro nie chciał tego zrobić, czy nie chce, no to jest oczywiste, że mu na mnie nie zależy, więc nie mam się po prostu co dalej łudzić, czekać, analizować, rozpamiętywać. No to dobra, to może Janys coś powie. Wywiad z Janysem. Zawód przyjaźni, czy o hejtera? Co powiesz? No nie wiem, Ela, no... Słuchać mnie? Słuchać. Co ja mogę powiedzieć? No ja tam nie wiem, o czym mieliśmy rozmawiać tak ogólnie, bo zapomniałem. Mówiłeś rano, że... że teraz rozumiesz, że po tym jak Marek zabrał ci administratora, tam powiedział publicznie, że nie jesteś jego kolegą, gdzieś tam cię wyśmiał. To że ty wtedy zrozumiałeś, jak ja się czułam przez pół roku kontaktów z nim, prawda? Że on mnie tak traktował, bo tak. Ty się starałeś, stałeś za nim murem. No tak było, nie? Mógłbyś serwis stworzyć, wspierałeś go we wszystkim, a ktoś mu tam... zmanipulował go i jednego dnia się wyrzekł ciebie. Powiedział, że ten ciepły kominek to jest twój kanał. Zaczął podejrzewać, że jesteś zdrajcą. Znaczy, powiedział, nie że wiem. Nigdy nie byłeś jego przyjacielem, nigdy nie byłeś jego kumplem, że macie za nic. No i żebyś wypierdalał, nie? Tak jak do mnie. Tak. No...
Ja kiedyś myślałem, że Marek jest troszkę inny. Myślałem, że Ela czasami może trochę przesadza o tym Marku, ale sam się przekonałem tak naprawdę, że no, Marek, ja go lubię, dalej go lubię, nie? Ale no, nie jest to osoba, powiem tak szczerze, no Marek jest po prostu, jakby to powiedzieć, nie. No nie wiem jak to ubrać słowa. Stabilny? Niestabilny jest po prostu. Nigdy nie wiadomo, co on myśli, co on zrobi. Z Markiem jest taki problem, że on nigdy wprost, jak miał na przykład do mnie jakiś problem, to on mi nie powiedział. Tylko chodził zawsze i do innych ludzi i zawsze tam jakieś z innymi ludźmi rzeczy obmawiał. Zamiast na przykład do mnie zadzwonić czy napisać, no to ja tam nie no, chcę Marku. Ale przede wszystkim dzisiaj w nocy, no to nie spałeś, bo byłeś w stanie fatalnym. Mhm. Psychicznie. Pisałeś mi wiadomości różne, takie rozżalone, byłeś strasznie, nie? Tak. No to ja po prostu tak samo wiosną, latem, to ja przestałam chodzić spać. Ja parę razy miałam taką sytuację, że ja się w ogóle nie położyłam. Aha. Bo ja sobie zapomniałam się po prostu położyć. I potem patrzę się, która to godzina? 12 w południe, nie? Mhm. I ja się zastanawiam, kurwa, a ja dzisiaj się w ogóle kładłam, czy nie? Bo już taka byłam skołowana tym wszystkim. No, że tam normalnie, nie? Dziecko wyprawiłam do szkoły, wszystko zrobiłam. Tylko nawet, kurde, nie zauważyłam, że ja nie spałam, nie? Bo ja tak śpię różnie, nie? Raz, raz 3 godziny, raz 2, raz 5, raz 8, raz 10, raz, kurwa, 2 dni śpię. Więc po prostu czasami się trudno połapać, nie? Mhm. Ale to jest, totalnie mi się ten sen rozregulował, odkąd zaczęłam z Markiem się spotykać, bo przedtem nie miałam takich problemów. Poszłam spać tam najpóźniej o 2 w nocy, w wolne dni i zawsze tam przespałam tych 5, 7, 8 godzin i normalnie byłam w stanie w ciągu dnia coś robić, a teraz to się po prostu słaniałam. A on mi mówił, czemu ty nie śpisz? Potem nic nie robisz? Obowiązków swoich nie wykonujesz? Tak jakby w ogóle sobie nie zdawał sprawy, że ja nie śpię przez niego, bo się dręczę po prostu tym wszystkim, co się dzieje, nie? W ogóle tego nie łączył jednego z drugim, nie? Że pisze mi tam, wyśmiewa mnie, wypierdala i jesteś głupia i ha, 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 się naśmiewa z 500 ludzi ze mnie. A potem na drugi dzień, co ty, nie poszłaś w ogóle spać? No, to ty no jesteś tak. Nienormalna. No, publicznie Marek takie rzeczy pisał, a na plifcie pisał co innego, nie? To ja też widziałem przecież to, te rozmowy. No ale przekonałeś się na własnej skórze, że tylko ci tam powiedział, że nie, nigdy ci nie uważał za swojego kumpla i nie przespałeś całej nocy przez niego, nie? No tak. No zawiodłem się, tak przykro mi się zrobiło, jak tak powiedział. No to pomyśl, jakby to była osoba, którą kochasz, której zależy, na której tobie zależy, to co byś zrobił, no to... To jest jeszcze gorzej. Ja... To znaczy... Ja nie będę kłamać. Ja miałam przez pół roku cały czas myśli samobójcze. Nie, że codziennie, nie, ale cały czas gdzieś tam w tyle głowy, że życie jest do dupy i że ja tego nie wytrzymam. Tylko sobie zawsze wyobrażałam, że nie mogę tego dziecka zostawić po prostu na pastwę losu, bo przecież ani ona sobie nie poradzi finansowo, ani się nie wykształci, ani kto się nią zajmie, prawda? Więc po prostu tylko gdyby nie Marysia, to ja nie wiem. Czy ja bym to wytrzymała, nie? I tam nad morzem się też bardzo źle czułam, jak byłam sama.
psychicznie. Jak tutaj przyjechałam. Nie, no to jest w ogóle jakiś koszmar, no. Znaczy to jest takie... No kurwa, no nikt mnie tak w życiu nie poniżał tak przez taki długi czas. Bo ja z reguły poznawałam takich facetów, że oni po chamsku mnie traktowali, ale czy tam mnie uderzył pięścią, czy mi tam coś ukradł, czy tam jakieś inne rzeczy. I wtedy już miałam taki jasny przekaz, że to jest skurwysyn i że trzeba zerwać kontakt, no nie? To dlaczego takich szukasz? Przecież wiesz dobrze, jak faceta poznajesz, jaki on jest. Z jakiegoś powodu lubisz takich gości? Nie, nie. Po prostu tak miałam jasny przekaz. Jak przychodził chłopak jakiś, z którym się spotykałam i rozbijał mi aparat fotograficzny o ścianę, no to rozumiałam. Dobra, no to ja się z nim już więcej nie spotkam, bo mi przyjdzie i rozbije telewizor, nie? A z Markiem to było takie w białych rękawiczkach, taka przemoc, nie? Że ja właściwie się zastanawiałam, że ja sobie chyba to zmawiam, nie? Bo on mi pisał te wiadomości, kasował. Tysiące ludzi twierdziło, że mi się coś popierdoliło, że fakty są zupełnie inne, nie? No to ja po prostu doszłam do wniosku, że mi się faktycznie chyba wszystko popierdoliło, że to jest zupełnie inaczej niż naprawdę jest, nie? No bo jak... Ja się tak czułam, jakbym grała w jakimś filmie i wszyscy mi wmawiają coś, nie? Tylko ja jedna twierdzę, że jest inaczej. No to stwierdziłam, no dobra, no to ja mam chyba jakąś schizofrenię, albo chuj wie, co to jest. Może to jest jakaś... Jakiś bodyline, czy kurwa. To nie jest ważne to, co ludzie tobie powiedzą, czy o tej pomyślą, tylko ważne jest to, co ty z tym zrobisz. Bo to jest troszeczkę tak, jak na przykład z tą moją córką, nie? Że ja robię wszystko, się staram, żeby jej wszystko zapewnić, nie? Ona zawsze jest priorytetem. To tam nieważne, mogę mieć gorączkę, cokolwiek, nie? Ale muszę po prostu pewne rzeczy dla niej zrobić. Ona musi mieć jedzenie, musi pójść do szkoły, musi tam zadanie sobie zrobić i tak dalej, nie? To po prostu to nieważne, co tam się dzieje, to musi być, nie? A resztę to mam w dupie. Ja mogę pewnych rzeczy dla siebie nie zrobić. I, no i zawsze się po prostu starałam, żeby, wiadomo, no to muszę jej po prostu to wszystko zapewnić, a ciągle wszyscy mówią, jak ja ją krzywdzę, jaka bieda, jakie to wszystko jest ciężkie, nie? I tak samo, i też po prostu w takiej paranoi żyję, tak samo jak na przykład ci urzędnicy, ten komornik mi w czasie wakacji zajął konta wszystkie, nie mogłam podjąć gotówki kwoty wolnej od zajęcia, miałam 2500 na koncie, a oni chcieli tylko 700 zł wziąć, więc mogli mi resztę zwolnić, nie? Nie miałam tam dostępu do tych środków. Opisałam sobie to w internecie, żeby mi ktoś pomógł. A Janys mi powiedział, że Marek się wtedy do mnie nie odzywał. I Marek, słyszysz mnie, Janys? Tak, słyszę. Janys mi powiedział, że Marek mu mówił, że Janys mi chciał wysłać pieniądze, nie? A Marek mu mówił, nie, nie wysyła jej, ona kłamie. Widzowie jej wyślą, ona kłamie, to jest na pewno nieprawda, chce wyłudzić pieniądze, nic jej nie wysyłaj. On mi też ani nawet 5 zł nie pożyczył, ani się do mnie nie odzywał, tylko się śmiał ze mnie. Za moimi, tam, po prostu za moimi plecami, nie? A ja miałam taką sytuację, że ja przez tydzień tam miałam dosłownie 8 zł, potem już 0, nie? I że ja tylko dziecku wszystko kupowałam, a sobie nic. Na przykład mieliśmy tą plażę 5 kilometrów, dom mieliśmy 5 kilometrów od plaży i to było pod górę, nie?
I ja po prostu z tej plaży to zawsze sobie wracałam hulajnogą elektryczną albo meleksem, albo no różnie czasami też na rowach częstnie. Ale nie mając już pieniędzy, musiałam te rzeczy plażowe, ten namiocik, jakiś tam bagaż rzeczy, jakieś ubranka, coś tam nieść, nie? I jeszcze po drodze coś tam do jedzenia zorganizować. I ja normalnie nie miałam siły tych pod tą górę te 5 km iść, nie? I nie mogłam sobie wziąć tej hulajnogi elektrycznej, bo mi te skurwysyny zajęły te kąta. A nie mogłam wziąć Meleksa, bo Melex 7 zł kosztował bilet, a ja nie miałam tych 7 zł. Czyli musiałam cały czas z buta chodzić z tymi bagażami. No i nie jadłam też specjalnie tam jakichś obiadów, nie? A ja co prawda mieszkałam u kolegi, prawda? Ale ja się mu nie przyznałam, że ja mam blokadę tych kąt, bo on by mi nie uwierzył w to. On by stwierdził, że wymyśliłam jakąś bajeczkę, żeby mu po prostu nie zapłacić na przykład za pobyt, nie? Żeby tam zrobić sobie ofiarę. A, zajęli mi konta, nie mam pieniędzy, żeby mu nie zapłacić za pobyt. I nie chciałam, żeby się martwił, bo jakbym nie miała, przyznałabym się, że nie mam pieniędzy, to dla niego bym była takim żebrakiem, nie? Nie dość, że idziesz do kogoś do domu, wynajmujesz mu od niego pokój, to się jeszcze okazuje, że nie masz kasy, nie? To taka bezczelność, nie? Więc nie chciałam mu się przyznać. A wszyscy pisali. Dlatego ja się kiedyś zdenerwowałam na Rachel, moją moderatorkę, bo ona napisała tam na tym Discordzie w przedpokoju, że lodówka Edka, nie? Że mam lodówkę Edka, masz. I tam ciągle o tym Edku, nie? Że Edek mi pomoże, nie? A to po prostu ja mu nie powiedziałam o tym, bo ja jakbym mu powiedziała, to on by na pewno się wkurzył na mnie po prostu, bo ludzie nie lubią. No kurde, macie, przyjeżdżają do was goście, mają wam zapłacić za pobyt, a okazuje się, że są bez kasy. No to kurde, chcielibyście trzymać takich ludzi u siebie? Chyba nie. No, ale no i chciałam powiedzieć w tym momencie, że bardzo chciałam podziękować Markowi, bo on mi wysłał po prostu w pewnym momencie 100 euro na konto córki z zagranicy, tam Western Union przelewem. I to 100 euro się przeliczyło na 500 zł. No i ja już taka byłam po prostu totalnie załamana. Patrzę się, budzę się, że jest 500 zł na koncie i od mruka dostałam te pieniądze. I to właściwie jedyna osoba, która mi taką kwotę dużą przelała. I dzięki temu, to znaczy z tego powodu mu dałam tego administratora też. Ale to nie od razu, tylko potem, jak już przyjechałam do Krakowa. Prosiłam, mamie mówiłam, że nie mam tych pieniędzy. To mama nakrzyczała na mnie, że bzdury opowiadam, że ona w to nie wierzy, żeby komornik zajął komuś konto, nie? Tak większą kwotę 3 razy niż trzeba, nie? Do brata, jak pisałam SMS-a, to mi nawet mi nie odpisał. A jak dzwoniłam, czy mógłby mi tam pożyczyć jakieś pieniądze, to nie odebrał ani on, ani jego żona nawet nie odebrali telefonu. Także to tak a propos, bo wszyscy mówią, a że rodzina mi pomaga, tutaj ten kolega z męża, wszyscy. Nie, to nie jest tak. Po prostu nie masz hajsu, to sobie szczel w łeb. To nie jest wcale tak, że ci ktoś da. Poza tym. Ja się wstydzę prosić ludzi, których znam, o pieniądze. Ja wolę na przykład się poskarżyć w internecie, sobie napisać, że tam na coś nie mam, nie? I prędzej taka anonimowa osoba obca to zrozumie, a ktoś bliski to stwierdzi, że ty ściemniasz, bo chcesz go po prostu orżnąć, nie? Wyłudzić od niego, żeby mu nie oddać. Więc ja normalnie rodziny znajomych to nie proszę nigdy. No ale dobra, nieważne. To powiedz coś, Janusz, bo ja tu się kurde. No nie, no ja słucham cały czas wszystkiego. Ja tam w sumie nie mam już nic do powiedzenia tak za bardzo. Marek już dzisiaj był w sumie ugrillowany na serwerze przystanek Kozborowo, także no nie mam nic chyba do dodania więcej, Nie, jeżeli ja ma. właściwie chciałam powiedzieć, że
że postaram się jutro na tym live być w miarę wesoła. No nie będę tańczyć, szaleć i chichotać, ale postaram się. Właśnie dobrze, że dzisiaj jest tak głosówka, bo rzucę to z siebie, nie ten żal. I już jutro nie będę nawijać, a tam na tych live'ach to mnie tacy poważniejsi ludzie oglądają, bo jest z zagranicy, jest tych grup polonijnych, to w sumie nie ma sensu po prostu im pieprzyć jakichś głupot prywatnych. Lepiej o jakichś fajnych takich tematach uniwersalnych pogadać. Mogłabyś malować dużo obraz na czasie. Tam mnie dużo ludzi ogląda takich, co nie śledzi mojego prywatnego życia, ich to gówno obchodzi, nie? To, co ja teraz opowiadałam, to tylko tutaj na Discordzie. Więc właściwie fajnie, cieszę się, że sobie ustaliliśmy dzisiaj tą rozmowę, bo wyrzucę z siebie tą złość, ten żal, nie? Prześpię się i kurwa, może mi jutro ten live lepiej pójdzie, może chciałabym bardzo jutro po prostu wstać, wyprawić tą córeczkę do szkoły, zrobić sobie kawę i chociaż jeden film na kanał po prostu dać, albo ze dwa. No bo kurde, faktycznie 3 tygodnie nie dam filmu. Przez to, że Marek z tą dziewczyną się tam umawiał najpierw z jedną, jak wyjechał. Która rozmówka będzie tutaj? No, a która jest godzina? Miało być do północy, pewnie będzie do pierwszej. Może coś ugotujesz na live dobrego? Jak taką kawę fajną zrobiłaś ostatnio, wyszło tobie z tym odcinkiem. Może jakiś gotuj z Elą, to byś fajnie oglądało i mogłabyś mówić o tym wszystkim, o czym masz ochotę. Nie, to za trudne dla mnie, bo ja z trudem ogarniam to mówienie, czytanie czata, donaty, ustawienia komputera, jeszcze miałabym kurde gotować, do tego coś smażyć, to ja bym kurde mieszkanie spaliła i komputer olejem oblała. Młoda się zajmie komputerem, a ty możesz malować tam, czy gotować, czy robić jakieś fajne rzeczy na streamie. Nie, słuchajcie, ja nie mam w ogóle podzielnej uwagi. Ja na przykład ja na tym ostatnim live'ie chciałam was przeprosić, bo się denerwowałam, nie mogłam tego internetu włączyć i byłam potem tak zdenerwowana, a tam piłam jakieś piwo, przyznam, jak nie mogłam się połączyć, nie? Byłam tak zdenerwowana, że zapomniałam, że mam czytać czat. W ogóle na te donaty nawet nie odpowiadałam. Nie podziękowałam za donaty. I potem dopiero na drugi dzień sobie pomyślałam, kurwa, no przecież ja kompletnie tego czata nie czytałam, nic, zero. To, a normalnie chociaż trochę czytam, nie? Albo leciały te donaty, a ja w ogóle... Na przykład wychodziłam czasem z pokoju, były donaty, nie? To wypadałoby usiąść i odczytać je, bo tam mam dostęp do tego, żeby przeczytać na głos i się ustosunkować, skoro już ktoś wydał 5 zł, żeby o coś zapytać, czy prosi o pozdrowienia, to wypadałoby jednak odczytać to, nie? Więc ja kompletnie odpłynęłam na tym live'ie. Oczywiście szampan mi w tym pomógł. A nawiasem mówiąc, no to było 10 tysięcy subskrypcji mi stuknęło. I fajnie, cieszę się, że powinna mieć więcej. W ogóle po prostu muszę, szukam kogoś, kto by mi, jakiegoś kamerzysty, takiego montażysty, żeby mi pomógł te filmy jakoś tak, no chciałabym po prostu zaskoczyć widzów. Bo ja tu tam mogę to robić. A fajnie by było tam mieć jakiegoś stylistę, żeby mi jakoś fajnie ubrał, uczesał. Kamerzystę, żeby mi to fajnie nagrał w jakimś innym miejscu. Montażystę, żeby mi to zmontował i puścić taki wypasiony filmik, nie? I ludzie, wow, o kurde, ale kto ci to zrobił, nie? Bo ja po prostu tego sama nie umiem. Ja się przez te wszystkie zmartwienia cofam w rozwoju. Ja dawniej używałam bardziej zaawansowanych programów do montowania. Uczyłam się cały czas jakichś efektów fajnych. Tylko tym ludziom wszystkim trzeba zapłacić za to. Czy ja wiem. Ja bym coś takiego mógł robić za darmo. Bo na przykład moim marzeniem zawsze było zostać jakimś redaktorem w jakimś uniwersum. To znaczy jak
jak zaczynałam prowadzić to swoje studio fotograficzne tam w 2000 roku i dużo rzeczy nie umiałam sama robić, to sobie bardzo często zatrudniałam takie młode osoby po studiach, ale któreś z wykwalifikowane w określonych dziedzinach, czyli właśnie informatyka, fotograf, kamerzysta tam po szkole filmowej, czy tam ktoś, prawda? No tacy jacyś chłopcy, z reguły to byli chłopcy, ale też dziewczyny mogły być. Takie 20 parę lat, nie? I ja im płaciłam wtedy, oni nie, takie osoby nie mają dużych wymagań finansowych, więc tam im płaciłam na przykład, licząc na dzisiejsze pieniądze, dajmy na to, nie wiem, 50 zł za godzinę pracy. I oni mi robili różne rzeczy, nie? Czy tam mnie uczyli, czy tam coś w tym stylu, czy tam 3 dychy za godzinę. Ela, a ile za godzinę płacisz swoim obecnym administratorom? W tej chwili za godzinę nic im nie płacą. Barterowo Elka się odwdzięcza. Ale już tam uzgadnialiśmy, no... Chciałam się, no bo już jesteśmy uzgodnili, że mogę to jakoś tam gratyfikować. Raczej... Ela chciała nam płacić, kurwa, no ale nikt nie chciał. Także no ja na przykład nie chciałem od Eli żadnych pieniędzy, nigdy nie będę chciał. Chociaż Ela mi proponowała, ale no ja nie od Eli pieniędzy nie będę brał, bo dla mnie to jest przyjemność brać udział w tym. A ile ci proponowała? Dużo pieniędzy, bardzo. No pochwal się. No nie powiem, nie mogę zdradzić czegoś takiego. Nie, ja myślałam, że zrobię jakiś przelew taki symboliczny tej Angie i Rachel, bo wiem, żeby im się przydały pieniądze, nie? Ja dostaję z tych donate'ów, więc bym im po prostu wysłała, natomiast Janys jest bogaty. Tak, a nie ma na kwiaty. Ojciec ma firmę w Niemczech, to on ten... Jemu najwyżej zapłacę w naturze. Mruk no, jest też Mruk też jest jeszcze bogatszy niż Janys, bo Mruk... Wiecie, że Mruk ma konie? Hoduje? To było moje marzenie kiedyś, żeby konie mieć swoje, no. Mruk ma 2 domy, w tym jeden ma w Holandii nad morzem, 5 minut od morza. O, to tak jak ja. A ta firma, w której on pracuje, to jest jego własna w Niemczech, bo to jego ojciec tą firmę założył i on teraz to prowadzi. Także Mruk jest fuj bogaty. W związku z czym wybieram się do Mruka, do Holandii nad morze, tam sobie popływa. A do Janysa też zresztą. No, ja z najpierw przyjemnością. Pojadę do Janysa, sobie oglądać tego Janysa z bliska. A to tą zapłatę w naturze to mógłbym przyjąć. No, to najpierw pojadę do ciebie. No. Przyjrzę ci się tam. Oglądę no. się to twoje mieszkanie. Ja nie wiem, raczej ja bym ci się spodobał w ogóle, no. Poznam tego twojego tatusia, bo mówiłeś, że ojciec też jest do wzięcia. Tak. Mówiłeś, że możesz mnie poznać z twoim ojcem, że może mnie tam, może bym się z nim związała. No tak, no. Czy przystojnie? Jest wolny. Czy przystojnie, to nie wiem. No podobny do mnie, to chyba nie. Nie, mówiłeś, żeby mi się spodobał, no. No myślę, że tak, no. No, a no to... potem sobie pojadę do Mruka, bo Mruk, słuchajcie, też mi się przyznał ostatnio. Ja się pytałam Mruka, czy ja mogę te informacje tak powiedzieć ogólnie, no to on tak powiedział, że mogę, nie. Bo Mruk był kiedyś żonaty i się rozwiódł, także on jest teraz sam, więc Mruka też można by sobie poderwać. Ja a Buziaczek, nawet... Buziaczek też jest samotny, bo miał kiedyś dziewczynę, ale jakaś była niemiła i się rozstał. Jest sam. Można, za Buziaczka też się można zabrać. Mam 3 fajnych administratorów samotnych. Do wyboru, do koloru. I administratorki też niczego sobie, dziewczyny. No. Ładnie, zróbcie ładnie, jeden ładnie, wielki ładnie. Gangbang. Z tym, że Rachel ma narzeczonego, to tylko Angie. Nie no, ja się dziwię, że Buziaczek nie ma dziewczyny, bo ja jego zdjęcia widziałem, kurwa, i masakra, nie?
Na Facebooku widziałem jego zdjęcia w tym Mercedesie. No, buziaczek jest przystojny, chłopak tylko młody. No, ale do niego to też mam ze 400 kilometrów, to kurde. A on jest twórcą tego kanału Kocham Elę, to przypuszczam, że skoro założył taki kanał, to naprawdę mnie kocha, nie? No tak, no. Przecież by nie dawał kanału takiego o tej nazwy. Słuchajcie, nie, już się trochę uspokoiłam teraz. Piję sobie Pepsi z puszki, kupiłam dziecku do szkoły i zapomniałam, że to jest dla niej otworzone. A myślałam, że to jest Tiger. No i no przepraszam was, że tak zaczęłam, narzekałam, bo nie, bo chciałam powiedzieć, że ta sytuacja z Markiem to jest pewnie moja wina wszystko tak naprawdę. Nie, Ela, nie gadaj tak. Tylko człowiek się tak żali. Myślę, że ja sama też w tym wszystkim po prostu źle to powiedziałam, bo nie chciałam naprawdę, nie będę nic mówić o Marku złego i nie chciałam tego mówić. Bo po prostu wciągnęłam go na chama w ten swój świat, nie? YouTube. On tego za bardzo nie chciał. On się po prostu chciał tylko mnie poznać i normalnie się tam spotykać, nie, żadnych filmów nie robić, live'ów. Sama zaczęłam robić z tego jakieś przedstawienie, nie? Bo ja chciałam po prostu się popisać przed różnymi facetami, którzy kiedyś tam źle mnie potraktowali, mi nie wyszło, w tym przed byłym mężem, nie? Chciałam się popisać, żeby im było zazdrość, żeby oglądali te filmy, żeby ich szlak trafił, że jestem taką fajną kochanką, kobietą i jakimś tam innym osobom chciałam pokazać, nie? Że tak to fajnie wygląda. Takim ludziom, którzy gdzieś mnie tam olali. I w efekcie nie, w ogóle nie zaspokoiłam tej ambicji, bo nie uzyskałam tego, bo po prostu potem Marek już się zaczął budować. On nie chciał uczestniczyć w tym wszystkim. No i zamiast pochwalić się tym związkiem, to wszyscy się zaczęli ze mnie śmiać, że ja że on mnie źle traktuje, no nie? To więc musi być strasznie trudne, żeby tak wszystkim dokuczać. Przecież dużo prościej byłoby być sobą i się nie przejmować tymi problemami cudzymi. No w każdym razie nie wyszło to, co ja chciałam uzyskać. To miało być fajne dla mnie, z tego miało być jakieś korzyści, a tylko miałam dużo kłopotów. Kurde, po prostu wykazałam się małą wyobraźnią, bo jakbym na przykład Marka w ogóle nie dała do tego internetu, no nie? Robiłby sobie te live'y, w końcu by przestał, gdzieś byśmy się tam zaczęli spotykać, nikt by nawet o tym nie wiedział. I żyłby sobie spokojnie i być może byśmy się nadal spotykali i wszystko byłoby w porządku, no nie? I to jest moja wina, bo ja z niego zrobiłam taką osobę w pewnym sensie znaną. Chociaż niewykluczone, że robiłby te live'y sam dalej i by doszedł do tego, nie? Natomiast ja nie uważam po prostu... Ja uważam, że Marek jest wartościowy, inteligentny, ma dużo możliwości. Także nie uważam, żeby, tak jak niektórzy twierdzą, że on jest znany dzisiaj w pewnym sensie na YouTube i w internecie, że dzięki mnie, no nie? Ja uważam, że on sobie zapracował na to, bo ma swój styl, charyzmę, jest pomysłowy, po prostu ma fajną osobowość i w ogóle po prostu nie zgadzam się z tym właśnie tam, nie przysłuchiwałam się na Kozborowie, co tam się o nim mówi, czy gdzie indziej. To po prostu mi się nie podobało i no nie można tak kogoś liczować, oceniać, znowu jakiś sąd, nie, nad człowiekiem niepotrzebnie on się tłumaczył, bo ja uważam, że to nie jest jego wina, to po prostu ja uważam, że na przykład to, że on mnie źle traktował, to jest moja po prostu wina, bo ja go sama, bez pytania, zaczęłam nagrywać, brać na te live'y i to była jego jakaś taka obrona, nie?
Zakochaliście się w sobie. Że on po prostu jest mało asertywny, nie potrafił powiedzieć. Kurwa, mać, wypierdalaj, nie będę grał w tych filmach, nie chcę tych live'ów zrobić. Zrozum kobietą, że mnie to nie interesuje, albo będziemy żyć normalnie. Nie będziesz tego wszystkiego nagrywać, wrzucać do internetu, albo po prostu przestajmy się spotykać i daj mi spokój, nie? Czyli chciał trochę no prywatności. To czy tam nawet, żeby mnie mną począsnął, żebym przestała to robić, nie? A on mi tego nigdy nie umiał mi tak tego powiedzieć, nie? Tylko ja mu mówiłam, Marek, może nagramy, jak idziemy na spacer. A on mówi, no dobrze, nie? A ja mówię, a może sobie nagrajmy, o, na dworcu przyjechałeś, mogę sobie nagrać, będzie fajnie, nie? A on mówi, no dobrze. No i ja wiedziałam, że on tak nie do końca tego chce, nie? Ale ja go namawiałam, mówiłam, wiesz, no proszę cię, zgódź się, to będzie fajne, będziemy mieć filmiki, wiesz, ja zarobię na odsłonach, będziemy mieć pieniądze z tego, podzielę się z tobą. A on mówi, no dobra, nie? Ale on tego nie chciał, on tego nigdy nie chciał, więc po prostu w pewnym sensie taki gwałt, nie? Ej, dobra, bo miał być wywiad z Janysem i wszyscy czekają, a na razie znowu słuchamy od godziny o Marku. No to powiedz Janysku coś w karbie. Znaczy, wywiad z Janysem, no plany się zmieniły trochę. No pisaliśmy o tym, że nie będziemy... Miał być wywiad z Janysem na temat Marka, no ale nie będziemy tutaj o Marku za dużo się wypowiadać po prostu. To znaczy, nie chcemy już... Ale od ostatniej godziny jest w kółko temat Marka ciągnięty. No dobrze, no ale to Ela mówi i fajnie, że ona z siebie wyrzuca emocje swoje. Mi się miło bardzo tego słucha. Także no nie wiem, mój temat z Markiem już jest zakończony, już tam Marek został dzisiaj zgrillowany na przystanku Kocborowo i tyle, no. A może słuchaj, o tym Rafatusie coś powiedz. No właśnie, pogadajmy o czymkolwiek innym, a nie o Marku, bo tego się już nie da słuchać. Ja bardzo lubię. Angoska, tak się będzie nazywała za parę lat. No, słuchaj. Macie szansę. Macie szansę to zrobić. Słuchaj. No, niepotrzebnie, widzisz, poleciłeś mi go do współpracy i on mi teraz na każdym kroku mnie dojeżdża, nie? No, on jest uparty strasznie, no. Nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Na mnie też miał jakieś tam filmy kiedyś nagrywać, ale mu przeszło. Także mi się wydaje, że po prostu olać po prostu ten temat i nie prowokować Rafała. I mi się wydaje, że on powinien puścić, nie? Najlepiej być sobą. Najlepiej. A ty masz teraz z nim... Już jesteś jakoś tam bardziej pogodzony z nim, tak? Tak. Znaczy nie, że pogodzony czy coś, ale... Po prostu sobie odpuściliśmy, nie? Znaczy on mi odpuścił, bo ja mu nic nie zrobiłem tak naprawdę. A jak wygląda ta sytuacja, bo podobno tam mieli na przystanku Kocborowo już jakieś dane na temat tej moderatorki. Martyny Zadrożnej? No, z Radia Ceglarska, nie chciałam wydawać jej imienia. No to. Coś ją gdzieś tam już ustalili jej dane, czy na razie nie? To UW podobno ma jej tam imię i nazwisko i będzie głosówka, nie wiem, czy chyba jutro. I będą tam o tej Martynie rozmawiać. Ja tam nie jestem w temacie dokładnie. W niedzielę. W niedzielę, to już przełożyli na niedzielę, tak? To miało być dzisiaj ogólnie, ale przełożyli to, no to widocznie będzie to w niedzielę. Na temat tej Martyny Zadrożnej, ale to nie jest jej prawdziwe nazwisko, to jest postać wykreowana przez nią samą. Tak samo jak te zdjęcia, które są w internecie, to są przerobione, nie? Także no nie wiem, zobaczymy, ja sam jestem ciekawy, co tam będą mieli ludzie do powiedzenia na jej temat. No, w każdym razie, myślę, że ja uważam, bo mi się nie podoba takie, fajnie, że się nic nie pytacie tutaj, bo nikt się nie odzywa, wszyscy grzecznie siedzą,
rozmowa dyscyplinarna z czatem. Mi się nie podoba takie przesłuchiwanie, linczowanie, ocenianie, bo co innego jak na przykład ktoś, kto jest jakąś postacią internetową, sam się z czegoś zwierza, czy tam mówi, ale brać kogoś, oceniać publicznie, to jest niefajne. Także po prostu... Nie ma takiego przepisu w prawie karnym czy tam cywilnym, że mąż nie może zdradzić żony, że chłopak nie może zdradzać dziewczyny, czy odwrotnie, czy że ludzie są w jakimś tam związku i się oszukują, zdradzają, czy źle traktują. To nie ma. Zwróćcie uwagę, że nie ma takiego, to nie ma paragrafu na to. Poza tym na przykład jak ktoś stosuje jakąś przemoc psychiczną wobec ciebie, to też nie jest karane, nie? To już musiałoby być jakieś nękanie takie. Oczywiście, że jest przemoc psychiczna karana. No jest i to jest przemoc. Na pewno jakoś ujęte. Tak, ale tylko nie na... Muszą to jakoś sprawdzić, potwierdzić, że to ma miejsce. Ciężej tak, ale nie na przykład w sytuacji, że... Umawiasz się ze swoim facetem, że jedziesz z nim na wakacje, a potem on ci przez cały miesiąc mówi, że jednak nie pojedzie i jednego dnia ci mówi, kochanie, pojadę, a drugiego odwołuje i tak w kółko, to nie jest karalne, nie? Także po prostu też nie można oceniać kogoś, że się zachowuje w taki czy inny sposób, bo ludzie różnie reagują i to nie łamią prawa, nie? To jest tylko w kwestii moralnej. Można to ocenić. Że to jest jakaś przemoc, ale do więzienia się za to nie pójdzie, nie? Ja myślę, że... Bo mówiłam Janysowi coś takiego i ta Angie mi tak mnie tu kiedyś pocieszała, że... Ja jej mówiłam, no ale dlaczego ten Marek, że tam się staram, robię dla niego różne rzeczy, troszczę się o niego, coś tam kupuję, dbam o niego, miła jestem i dlaczego on, skoro on tak mało tego zaznał w życiu, to dlaczego on z tego się nie cieszy, nie, że ja mu to okazuję? Że przecież... Jakby się wzięło jakiegoś psa z schroniska, który by tam był krzywdzony i zaczynasz go dobrze traktować, głaskać, przytulać, karmić, to on bardzo szybko się oswoi i będzie cię kochał, nie? Jest wdzięczny, no. Takie psy to jest prawda, to jest fakt. Jest wdzięczny, no. Ja myślałam, że... Bo wiedziałam, Marek, jak go poznałam, to był taki... Widziałam, że tam różne ma problemy i rodzinnie, i różnie nie miła, będę się troszczyć, dbać o niego, to że on mnie po prostu pokocha, nie? Za to. Szybko. No, a ta Angie mi właśnie powiedziała, że po prostu człowiek jest bardziej skomplikowany psychicznie niż pies, czy tam jakieś zwierzę, no nie? I że on tego nie umie okazać tej wdzięczności po prostu, bo sam był na przykład źle traktowany, ale że on na to potrzebuje dużo czasu, żeby to w końcu jakoś sobie przetrawić i dlatego na przykład on, ponieważ rzadko kiedy o niego ktoś dbał, to on to postrzega jako jakiś problem, jako napaść, tak, nie? Tak, Ela, dokładnie. Tak jak ja Markowi pomagałem, to on to odbierał, że ja mam jakieś ukryte zamiary, że go chcę zrobić w chuja, czy tam wykorzystać. Czyli go, no. Taka trochę nieufność, taka delikatna zawiść. Tak, że on, no bo na przykład ja mu zamówiłam pizzę, bo po prostu wiedziałam, że on sobie sam nie kupi, a chciałam, żeby sobie zjadł coś dobrego, zapłaciłam, zamówiłam i chciałam mu sprawić przyjemność i w ten sposób się wkupić do jego serca, nie? On potem... To się tak nie mówi po polsku. Już się nauczyłam od Marka mówić jakoś dziwacznie. Chciałam sobie kupić bilet do jego serca. O, może lepiej to by zabrzmiało. No. A on powiedział w kilku miejscach, tam w internecie, w kilku sytuacjach mówi,
Że ja mu zamówiłam pizzę i to od początku było dla niego podejrzane, że to było takie nieszczere. I z taką pretensją, nie? I ja sobie myślę, kurde, no on jest naprawdę okropny, nie? Ja tutaj wydałam pieniądze, dzwoniłam do niego, do pizzerni, cieszyłam się, że sobie zje coś dobrego, nie? Chciałam po prostu, tak cieszyłam się, nie? Z tego, a on, kurde, mi zarzuca, że to jakaś była napaść z mojej strony. Pewnie no, ja bym podziękował. Ja bym podziękował za coś takiego. Musi to robić takie podejrzane, dlaczego w ten sposób ktoś postępuje. No, przecież ja i tak wiadomo, że ty mu to później wszystko wypomnisz. Nie, to jest nieprawda. Nie gadajcie takich rzeczy, proszę was. Ale nie, ja mu nic nie chcę wypominać, bo ja... Myśmy zawsze sobie dzielili, myśmy płacili za różne rzeczy tak z grubsza po połowie, także ja nie mogę powiedzieć, żebym była jakaś wykorzystana finansowo czy Marek, więc to było wszystko w porządku. Słychać mnie? No. Not clear. Ja muszę powiedzieć szczerze, że ja czasami właśnie no po prostu nie jestem obiektywna, jestem rozżalona i mówię, że on robił to i go obwiniam, a tak naprawdę wina na przykład jest po mojej stronie, nie? Bo człowiek też czasami jest nieobiektywny, nie? Także tak naprawdę zaczęłam mówić, taki wywód był długi, że on nie był szczery, że tam coś. A tak naprawdę to jest moja wina, bo ja go po prostu wpierdoliłam do tego internetu, a on wcale tego nie chciał. I poniosłam po prostu karę za swoją nadgorliwość. Bezczelność. Tym obwiniać, bo... Chciałam go pokazywać, całemu światu pochwalić się nim, no i w efekcie za to go straciłam po prostu. I to wiele razy go traciłam, bo ciągle jakieś kobiety przyjeżdżały i go podrywały i... Ela, ale Marek sam chciał ciebie znaleźć wtedy we Władysławowie, więc on liczył się z tym, że będzie po prostu osobą publiczną z czasem. Nie, myślę, że... No przecież nie musiał wcale występować, nie? No ale ja myślisz, że szukał. Ale jest dorosły i się na to zgodził, przecież go nie zmuszałaś. No ale byłam po prostu w tej chęci nagrywania, byłam taka podstępna, nachalna. Cały czas tylko za wszelką cenę, żeby... Zawsze mógł tobie odmówić. Pamiętaj o tym, że mógł się po prostu na to nie zgadzać, a po prostu jednak trochę pchał się pod tą, za tą kamerę. Też nie, ja myślę, że też nie możesz się obwiniać za takie rzeczy, bo jest dorosły i robił to na odpowiedzialność własną. Nie, ja myślę, że poniosłam karę za swoją arogancję. Po prostu jakbym go do tego nie pchała, to byśmy byli razem dalej. Sama się po prostu... Czemu się sam obwiniasz ciągle o takie sytuacje? Tak jak Pinokio ciągle kłamał i urósł mu taki wielki nos, to ja poniosłam karę za swój charakter, no. Gdzie jest ten chłopiec i co się z nim stało? Elu, proszę, że ci powiem, nie odbierz tego w zły sposób, ale przestań pierdolić i bronić Marka. I nie... To jest naprawdę dorosły facet i to nie jest twoja wina. Nie, nie. Słuchajcie, właśnie nie chcę go oskarżać, po prostu ja uważam, że to jest moja wina, mogłabym nawet jeszcze więcej powiedzieć, ale już nie chcę nie mówić o Marku, nie? Chciałam tylko powiedzieć, że mi przeszło, bo na początku jakiś taki żal mnie ogarnął, a teraz doszłam do wniosku, że ja to wszystko spierdoliłam po prostu, jak zresztą kurwa wszystkie moje związki. No raczej nie spierdoliłaś swojego małżeństwa, no bo to jednak Andrzej wybrał swoją inną drogę i to nie była twoja wina, że jest innej orientacji niż poprzednio myślał. To znaczy w tej kwestii nie, ale to co ludzie mówią, że on przeze mnie został tym homoseksualistą, to w tym jest dużo prawdy. Bo ja po prostu byłam taką wredną żoną, taką suką. Urządzałam mu awantury, przypierdalałam się o wszystko, że on po prostu znienawidził kobiety. Właśnie, dlatego dostał że tego nie da, ja pierdolę. Po prostu dostał obrzydzenia do kobiet
On nie mógł już tego znieść, jaką jestem Francą i kurwa, i stwierdził, że z facetami będzie tylko żył. No, słuchajcie, jest coś tak w tym. Nie działa. Ani trochę. Nie, no nie właśnie, że no mówię wam, też że jest... Też testy mikrofonu, hejka. Tak, cały świat się... No się ma, słychać. Hejka. Hejka. Czy wreszcie mi się udało połączyć? Walczę o to od godziny. Został mąż przez nim. Ja też walczyłam, to nie jest takie proste. Wiem, że to nie jest proste, siemka wszyscy, tak w ogóle to jesteście od godziny na moim streamie też, który ogląda z wielkim zaciekawieniem moja była, tak w temacie związków, więc jakby ten, cześć. Ja czasem biorę kolegę, jak Ela ma głosówkę i tak słucha i tak lubi przychodzić, jak Ela masz live'a i cię oglądać, z kolegą cię oglądać. Tak, mój narzeczony też właśnie siedzi obok i słuchamy z zaciekawieniem historii o Marku. No ja to jestem nowy, wszedłem z ciekawości zobaczyć ogólnie, o czym gadacie i poznać jakby to wszystko tutaj. No, dzisiaj może tak nie jest znowu za ciekawie, ale już mi się humor poprawił w każdym razie. Gdyby nie no, było ciekawe, to tyle osób by nie było. Jest ciekawy, jest bardzo ciekawy. To uniwersum jest fajne. Dopiero je poznaję, ale jakby tutaj, no, jest no, ja tak to samo. Masz dużo jeszcze tematów do zgłębienia. To czy mi się wydaje, że dużo, ale też jakby dużo wiem, więc będzie śmiesznie zaraz, niedługo. Będzie dobra energia, nie? A nie jakieś tam smuty. Dobrze. Dobra, a jak tam powrót Marysi do szkoły? No, na razie na szczęście moja córka Marysia, która ma 11 lat, powiem dla osób, które nie wiedzą, do 6 klasy teraz chodzi. W poprzednim roku chodziła do 5, także nie jest tak, jak mówią hejterzy, że nie przeszła z klasy do klasy. Na szczęście a teraz... A skąd w ogóle informację, że ona miała, że nie przeszła? No hejterzy rozpowszechniają jakieś takie informacje, że miałaby nie przejść, ale wszystko było pewnie w porządku. Zgaduję, że ktoś palnął i poszło dalej. I miała dobre oceny, także... A kiedy idziesz na zebranie? Fajno ma tą szkołę i chodzi o to, że zebranie nie wiem właśnie kiedy jest. Chyba możliwe, że jest w poniedziałek zebranie, muszę się właśnie dowiedzieć. Ale no, na szczęście nie było jeszcze jakoś dużo zadań domowych. Aczkolwiek dzisiaj robiłyśmy z matematyki takie zadania na komputerze, nie? Na plusy i minusy i kurwa dwa zadania źle zrobiłam. A Marysia też. A jaki jest jej ulubiony przedmiot? Jaki jest jej ulubiony przedmiot? Bo mój nie był żaden. Właśnie też nie jestem pewna, czy ona którykolwiek lubi. Tak, na razie ona chyba żadnego nie lubi. Plastykę lubi rysować, nie? Jak wszystkie dzieci. Ale na pewno, no nie, ona ma talenty takie humanistyczne po mnie i takie artystyczne po swoim tacie, że lubi tańczyć, tam rysować, gotować, jakieś takie rzeczy, nie? A te ścisłe przedmioty typu matematyka, fizyka, chemia to dopiero będzie miała, to obawiam się, że też mogą jej sprawiać trudność, nie? Właśnie ja nie wiem, ja bym się jej pytałam. Pytałam się jej, kim ona chce być w życiu, to powiedziała, że policjantką. Ja powiedziałam, że powiedziałam, że jak zostanie policjantką, że ją wyrzucę z domu. Bardzo dobrze. Lepiej, że policjantką niż domopsu. Jak domopsu, to kurde. Jeszcze jakaś kara fizyczna. Byle nie do mopsu. I żeby sędzią nie zostanie. Ani komornikiem. No, ale komornicy i mopsy wtedy... spoko. Ale wtedy przynajmniej miałabyś wtyki jakieś. Albo kontrolerem biletów w autobusie, kurwa, żeby nie zostało. Albo lewicowym politykiem. Można wszystko w tym kraju. Naprawdę. Albo tym lewicowym ubeckim hejterem bojówkarzem w internecie.
No gorzej, jak się zbuntuje i faktycznie tak zrobi. Albo dziwką. Nie, bo ona się mnie pyta, a to jest mądre dziecko, tak, no ma 11 lat skończyła i ona się mnie pyta tak, bo mamusiu, bo ja chcę być policjantką. A ja mówię, nie. A ja mówię, nie, 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 wszystko to nie to, nie? A ale ona to tak, tak zawsze mają matki, jakby. Ona tak każdy się obryza za ołówek niestety i mówi, a co byś wolała, żebym była policjantką czy lesbijką? A ja mówię, lesbijką wolę. Ela, jaki jest dobry liceum w Krakowie? Chodziłaś? Słucham? Do jakiego liceum chodziłaś? Bo nie wiem nawet, jakie dobre są licea w Krakowie. Ja skończyłam pierwsze liceum w Krakowie z imienia Bartłomieja Nowodworskiego i musiałam chodzić w takim mundurku marynarskim do szkoły. O kurwa. No i... Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i potem... To pewnie nie chodziłaś w tym mundurku. Nie, właśnie chodziłam. I jak wychodziłam ze szkoły, to wszyscy tam ściągali te mundurki, a ja sobie szłam w tym mundurku na rynek, nie? Do tego taka jakaś spódniczka plisowana, taka króciutka, nie? Miniuweczka. I sobie pod mundurkiem nic, tylko stanik, nie? Jakieś te podkolanówki do kolan i sobie łaziłam po rynku. I po prostu miałam taką zabawę, że obchodziłam dookoła sukiennic i sobie notowałam w zeszycie, ile razy muszę obejść sukiennicy, żeby jakiś facet mnie zaczepił. Ile wyszło? I doszło, no i było tak, że ani raz nie musiałam zrobić pełnego kółka i już zawsze ktoś się przyczepił, nie? A tak w bo ogóle, to, kto miał wasz mundurek? Bo to się strasznie podobało, nie? Bo w tym mundurku wyglądałam jak taka lolitka, nie? Taka, kurde, miałam tam 16 lat. A kto z was miał mundurki w ogóle w szkole? Bo tak jakby jest różne towarzystwo różnych roczników pewnie, nie? A nie każdy miał wiertycha na przykład, nie? Z mundurkami w gimnazjum. A w zawódce miałam fartuszek taki z białym kołnierzykiem niebieski, a potem fioletowy. To ja chyba muszę nosić takie mundurki. A ty paladyn? Bo ty jesteś chyba starszy kilka lat ode mnie, więc jakby mnie to ciekawi. A teraz na szczęście te dzieciaki nie muszą już. Marysia chodzi sobie w czym chce, aczkolwiek no nie jakieś takie kolorowe rzeczy. Ona woli takie młodzieżowe, nie? Ja miałam mundurki, był do wyboru podkoszulek albo kamizelka. Z tym, że potem w tych starszych klasach to faktycznie nie nosiłam w liceum już tego mundurku. Tylko jakieś tam różne takie ciuchy i mi nauczyciele zawsze zwracali uwagę, że mam włożyć mundurek, nie? Ale był obowiązkowy, czy kto chciał? Obowiązkowy. No widzisz, tylko, ale mówiłam, że byłaś buntowniczka, no. Tylko, że oni w tych starszych klasach już się nie czepiali, nie? Nie, no u mnie to właśnie się rzepiali starszych klas, to było straszne, nie? I oczywiście poszli jak to polskie szkoły po taniości, bo zamiast fajne mundurki, to wymyślili, że kupią takie niewiązane, tylko gotowe krawaty na gumkę z nazwą liceum, znaczy jest swoją gimnazjum, no i żebyśmy sami ograli sobie białe koszule do tego, nie? Bo rodzice wtedy kupią, nie? A szkoła tylko dała 7 zł za jakiś tam krawacik, więc jakby dziękuję Giertych, super. Ale co, i musiałeś no, słyszałem o tym, że niektórzy tak właśnie mieli w gimnazjum, ale na szczęście mi to ominęło. I co, i musiałeś w takim krawacie codziennie chodzić? A czy musiałem? Tak samo jak musiałem mieć w liceum identyfikator i w gimnazjum, ale robiłem po swojemu jakby nonkonformista od zawsze, na więc pewno tyle. Trzeba było na sytuacjach galowych mieć taki krawat. Coś takiego kojarzę. W sensie powinno się mieć, nie? To jest taka jedna z takich rzeczy w Polsce, że musisz, ale nie musisz, tylko jak tego nie zrobisz, to będą konsekwencje, nie? No dokładnie. Nas też zmuszali do noszenia koszulek z napisem klasa humanistyczna w każdy poniedziałek i żadna dziewczyna nie nosiła tych koszulek.
Wszystkie miałyśmy je uwalone od podkładów, bo zazwyczaj były to nasze piżamy i jak się malowałyśmy rano, to po prostu cały podkład leciał prosto na tą koszulkę. Nowy human. Nie no, to jest masakra z tym, jakby zmywanie makijażu. Jak bardzo się nie chce zmywać makijażu i potem jak to jest bolesne, umycie się z rana. Jak ja się zasnę? Nie myję rano w ogóle. Polecam. Ale to ty zmywasz makijaż, bo to jakiś męski głos był. Tak, zmywałem makijaż i widziałem, jak moje dziewczyny zmywały makijaż, jakby zdarza się, wiecie? No, najgorsze jest to zmywanie po imprezie na przykład. No i się godzinę trzeba tam, no nie wiem, ja się czasem maluję tak. Znaczy wiesz, malowanie no, to jest jedno, gorzej jak mycisz właśnie ten jakiś ciulowy eyeliner i nie masz dobrego płynu micelarnego i po prostu jest walka z wodą i walka z wacikami. I to trwa. Specjalistę widzę. Dziewczyny, nie musicie się tak bardzo starać, dla nas jest naturalne piękne. No właśnie, no, nie? Dokładnie. To jest prawda. Ale ja nie mam takich problemów. Do siebie się uśmiechajcie więcej, to wtedy się facetom podobacie. Ale słuchajcie, dokładnie. Ja nie mam takich problemów, jak się tam pomaluję na live'a, to potem biorę sobie taki ten ziaj, takie mleczko, nie? I ścieram. To wystarczy mi tylko dwa razy. A jak nawet nie mogę znaleźć takiego mleczka, to nawet wodą albo kremem. Biorę trochę kremu, niwa, nawet na kawałek jakiejś takiej bibułki, papieru toaletowego, czegokolwiek ścieram. Potem myję wodą. W ogóle mam takie pytanie, bo było o związkach trochę dzisiaj. Ręczniczek i ten. Tylko Ela, czasem tak nie mogę, ty zmarszczek narobisz. Ela coś mówi, a ty się jej wpierdalasz o związkach. A nie szkodzi, nie szkodzi. Że zmarszczki, ja jak się... Że trzeba ścierać tak delikatnie, tak? No, wiesz, najlepiej nie pocierać, tylko tak przytrzymywać na przykład wacik na oku, żebyś po prostu nie tarła za dużo, a rozpuściła po prostu ten tusz, który masz na oku. Aha, a cholera, mówię, że to się zmarszczki robią od tego? No, musisz uważać. Ale nie, no to ja to delikatnie, nie? No, a jakiś kremów jak jest ładny makijaż, to nie trzeba zmywać. No, można tydzień w nim chodzić. Nie, no trzeba. Serio, jak tak? Ja nie zmyję makijażu, to ja, jeżeli bym sobie zapomniała czy coś, to by mnie oczy potem na drugi dzień bolały, miałabym czerwone. Nie, no żartuję. Trzeba się zmyć zawsze i umyć dokładnie później, bo płyny micelarne i mleczka nie wystarczają, żeby domyć dobrze makijaż. W ogóle to dzięki za przypomnienie. Idę się zmyć, ale chciałam wam dziewczyny polecić sztuczne rzęsy. Wtedy nie trzeba nic zmywać i oko jest przyciemnione i jest super. Straszne są. Polecam, ale oczywiście nie jakieś szczoty wielkie na oku, karyńskie, tylko po prostu taki delikatny efekt. No ale i tak trzeba wtedy myć to oko, żeby się tam nic nie zalęgło. Tak, tak, to specjalnym szamponem i takim pędzelkiem. Ale czemu są straszne? Straszne są, bo właśnie większość, jakby, że tak powiem, w mojej ocenie dziewczyn, no nie robi tego porządnie, tylko kupuje jakiś szaleń z AliExpress, sobie to przykleja i potem jest tragedia z tymi rzęsami. To chodzi o takie co miesiąc uzupełniane. No tak, jak pójdziesz i zrobisz sobie profesjonalnie, to są bardzo fajne, tylko nie wszyscy to potrafią, to jest jakby trochę dziwne, to jest fajna rzecz. Ja miałam to szczęście, że znalazłam... Super. Ale podobno te rzęsy takie doklejane też niszczą rzęsy. A takie przedłużane osłabiają, bo jednak coś masz cały czas na tym oku, więc trochę obciąża, ale nie, taki przedłużane to bardzo niszczą, ale te doklejane podobno też, no bo w momencie, kiedy odrywasz, nie, ściągasz, to zawsze możesz powyrywać te rzęsy. To znaczy, i raczej już zauważyłam, że raczej nie uszkodzisz, ale no trzeba być przy tym też delikatnym i nie trzeć tego oka. Ja pamiętam taką sytuację właśnie z przyklejonymi rzęsami, że była dziewczyna, poszła sobie zrobić rzęsy i inna jej tam dziewczyna chyba z techniku kosmetycznego, czy skądś tam z jakiegoś internetu poznana, jej zrobiła te rzęsy, przykleiła i ona wróciła taka przerażona, że jednak to chyba będzie chujowe, chyba moje rzęsy wszystkie naturalne wyrwę, jak będę chciała to zdjąć i to był ciężki wieczór, nie? A chciała dobrze. A no dlatego to trzeba też ściągać u odpowiednich osób i nie takich typowych kosmetyczek, bo zazwyczaj robią wszystko, czyli nic. I lepiej wybierać po prostu odpowiednie stylistki rzęs, które zajmują się tym profesjonalnie i nie robią krzywdy.
Oj tak, tutaj akurat bardzo dobrze mówisz. Też przeszłam przez kilka stylistek, które reklamę miały super, ale efekt był bardzo średni. No w tych czasach na szczęście mamy Instagramy i choć często te zdjęcia są oszukane, to jednak no, jest to portfolio i można się zapoznać z czyimiś pracami, zanim się gdzieś pójdzie i wyda te 150-200 zł na taką przyjemność. No, widzę, że lubicie sobie tak porozmawiać też między sobą. No jak jest odpowiedni temat, to zawsze rozmowa się potoczy. No i pewnie. I trzeba też chcieć pogadać, niż tak siedzieć i tylko burkać. No dobrze kolega mówi, właśnie o to chodzi, że trzeba pogadać, że chce się pogadać, a temat się zawsze znajdzie, jak chcesz się gadać. Świat jest na tyle ciekawy, że coś się znajdzie. Całkowicie nowy, dzisiaj pierwszy raz tu wszedłem, ale muszę się od rzeczywistości oderwać, bo tyle mam jakby natłoku na głowie, że stwierdziłem, muszę coś tutaj tak zmienić i oderwać się od tego wszystkiego. I tutaj nawet dobrze to wychodzi, bo można posłuchać i pogadać. Tak jakby witam w klubie, w sensie jakby nie jest mój to klub, ale jakby też jakby mam podobne dzisiaj wrażenia z życia. Właśnie postanowiłem wejść na streama i się odezwać tutaj. Nawet jeśli tematy są babskie? Tak, ja bardzo się dobrze znam na babskich tematach. Jakiś facet, nie? Czasami męczy, na przykład jeżeli ktoś ci narzeka w pracy albo coś, wiesz, no musisz się oderwać, a ty i tak będą przywiać się różne tematy i nie każdy będzie ciągle narzekał tam w pracy źle czy coś. Zawsze jest to takie oderwanie. No ja właśnie się odrywam, znaczy ja właśnie jestem w pracy, nie? Dla odmiany, bo miałem wakacje bez pracy i teraz właśnie zacząłem pracę w tym momencie. Ostatnie głosówki też były takie nieprzyjemne i krzykliwe, więc bardzo fajnie się tego słucha, przyjemnie. Znaczy ja właśnie nie widziałem ostatnich głosówek, bo pierwszy raz to byłem z pół roku temu, Paladyn mnie zaprosił właśnie, że Uniwersum Eli Gavin, ja tak okej, sprawdzę to. A potem tak jakby trochę wypadłem, byłem tutaj czasami, słyszałem tu kilka osób, kojarzę, one pewnie mnie niezbyt. Ale jest to fajnie i miło, więc jakby wróciłem i się w końcu dało odezwać. No, też to jest bardzo niedawno, od jakichś 2 tygodni i zauważyłam, że z głosówki na głosówkę jest coraz więcej takich normalnych osób, w sensie do pogadania, a nie osób, które przyszły sobie porobić, no za przeproszeniem, jaja z Eli. To chyba dobrze, nie? To bardzo dobrze. Dlatego internet jest świetny. Tutaj była taka fajna kobieta, która była na głosówce. Czekaliśmy wtedy, żeby ona weszła, akurat jej się nie udało tego dnia, z tego co pamiętam. I była taka fajna kobieta, która właśnie w nocy siedziała i bardzo mądrze mówiła tutaj akurat. Był wtedy babski wieczór de facto, więc nie wiem, czy któraś z was była, bym musiał popatrzeć tutaj na nikach. Ale no było całkiem przyjemnie. Tam opowiadała właśnie, że słucha dla odprężenia, jakby mieszka za granicą, ma któregoś tam męża z kolei i jakby jest szczęśliwa i po prostu lubi tu posłuchać, nie? Co się dzieje. Ale zauważyłam, że dużo jest tutaj osób, które mieszkają za granicą. Bo pewnie oderwania szukają, bo pewnie tam nie ma jakby takiej społeczności polskiej rozbudowanej bardzo i pewnie też nie każdemu ufają na każdym kroku, więc szukają jakiejś takiej substytutu, nie wiem jak to nazwać. Czegoś innego. Ze społeczności po prostu, nie stada. A akurat Polacy są Polakami i nie chodzi mi o jakieś ksenofobie, ale jednak Polacy lubią się dogadać z Polakami, potrzebują tej polskości trochę w swoim życiu, no, a za granicą jest o to łatwiej przez internet czasami, nie? Niż po prostu ogarniać życie i ludzi jednocześnie w tym samym miejscu. Dokładnie. Znaczy ja za granicą nie mieszkam, ale rozmawiałem z kilkoma osobami z zagranicy i wiem, że niektórzy są straszni Polacy dla drugich i dlatego w internet uciekają niektórzy. A jeszcze tak w temacie makijażu, to Ela, używasz jakiegoś podkładu? No raczej rzadko, czasami tylko. Znaczy na całą twarz nie. Znaczy jakbym mógł się wtrącić, przepraszam, ale właśnie widziałem, że Ela zbytnio nie używa makijażu. Raczej jakiś korektor czy coś. Jak już to cienie ja chyba tylko, prędzej. Ja sobie tylko używam takiego czasami trochę takiego fluidu tam w kremie, prawda? Że pod oczy tak odrobinę, bo ja mam często podkrążone oczy. I ja to wtedy tak rozcieram trochę w kierunku policzków, żeby to nie było taki efekt jak ma Donald Trump, że on ma pod oczami w innym kolorze niż reszta twarzy, nie? Że sobie tak to trochę rozcieram. A to mogę taką radę ci dać, że w kąciku oka
wewnętrznym zawsze warto sobie też przejechać takim korektorem czy tam podkładem, żeby te takie zasinienia, takie odcienie niebieskiego zakryć i wtedy wygląda się na bardziej wypoczętą. Bardzo dobra rada, no, bo tam no są właśnie żyłki, nie? Przy tym. Tak. W ogóle no, ostatnio widziałam ja taki... Ja uważam, że te podkłady wywołują starzenie skóry. Znaczy, bo skóra trochę nie oddycha, nie? Wiesz co, no skóra i tak się starzeje samoistnie i to bardziej zależy od genów moim zdaniem. Oczywiście jeśli się nie dba i nie nawilża, no to wiadomo, że też te zmarszczki szybciej wychodzą. Ale jako tako fluidy nie wydaje mi się, aby powodowały zmarszczki, tylko myślę, że takie niepoprawne mycie tej skóry i tarcie intensywne wzmaga po prostu starzenie tej skóry. No ale jakby starzenie się to jest naturalny proces i nie unikniemy niestety. Nie oszukamy. Geny oszukują, powiem ci. Tak naprawdę geny oszukują. Ale wiecie co, jak tak mówimy o tym makijażu, to mi się zrobiło znowu smutno. Bo sobie przypomniałam, jak ta dziewczyna, co Marka podrywa, jaka ona jest strasznie wypacykowana, jak ma te oczy wymalowane, usta, to wszystko, nie? Także może nie mówmy o tych makijażach, bo znowu się zaczynam dołować po prostu. No ale widzisz. Powiedziałem no 10 minut temu, nie malujcie się tak, bo i tak nam się podobacie, a im bardziej się malujecie, tym bardziej sobie szkodzicie wy na skórę dziewczyny. No i zdrowie też cierpi na tym, bo to nie wiadomo. Nie musicie się tak malować dla faceta, naprawdę. Malujcie się dla siebie, nie? No. Ja nie wiedziałam, że malujemy się dla facetów. Paladyn, co ty mówisz? Jeżeli byście czy miały... myślisz, że nam by się chciało rano dla was malować? To jest sprzężenie zwrotne. To jest sprzężenie zwrotne tego, jak ty się czujesz oceniana też nawet przez inne kobiety w tej relacji jednak damsko-męskiej na końcu. Nie, ja to robię dla siebie, żeby lepiej się... Bullshit. No, nieprawda. Mężczyźni tak gówno widzą. Kobiety się malują dla innych kobiet. Chopie, mężczyźni co to są. Tak na końcu to wszystko jest kutas. Dla was. No nie wiem, ja mieszkam z moim narzeczonym i nie mam problemu z tym, żeby nie mieć makijażu. Robię to tylko dlatego, żeby lepiej się poczuć. Słucham? No ma kutasa. A jakbyś mieszkała sama, tak szczerze, jak tak mieszkacie sama, na przykład, że masz, nie wiem, 3 dni siedzisz w chacie, nigdzie nie wychodzisz, robisz sobie, wiesz, czas dla siebie i co, i chodzisz przed tym lustrem i się malujesz? Nie, ja się maluję tylko jak czuję taką potrzebę, po prostu coś mi tam wyjdzie i chcę no i to kiedy czujesz taką potrzebę? Też wobec czasami innych osób, wiesz, nie o to chodzi, że się malujecie dla innych, tylko czasami się malujemy dla siebie, czasami dla innych. Ja się malowałem dla siebie, a czasami też dla dziewczyny, więc jakby nie wiem, czy wykluczacie, że to może mieć różne wersje. Nie, no wiadomo, no jeżeli idę na randkę, no to też lubię na przykład, nie wiem, narysować sobie kreski, bo wiem, że mojemu chłopakowi się podoba, ale też nie mam problemu z tym, żeby pokazać mu się bez, no bo jakby no tak wyglądam i koniec, więc wiadomo, że też czasami chcę być dla niego troszkę inaczej wyglądać i wiadomo, ale nie czuję takiej potrzeby, że muszę koniecznie mieć ten makijaż. Zresztą jest mnóstwo kobiet, które nie malują się na co dzień i to też jest dobre. Albo stanika nie noszą. Nie noszę. Znam taki właśnie, mam dobry przykład, bo jakby jedna kobieta, w której mam taką fajną relację niedawno, to właśnie nie maluje się na co dzień i nosi stanika, a poprzednia była to odwrotnie, malowała się godzinami codziennie i nosiła stanik. Totalnie. Dzięki za informację. Ela. Nie ma za co. Elcia. No, no. Ja mam pytanie od ludzi z Iskarioty. Czy za tą paczkę, co ci wysłali, tą farbę do włosów, te majtki i tak dalej, czy banny mi ściągniesz? A kiedy o to pytali? Dzisiaj. No, z godziny temu. Pół. I teraz też. Ale pisali do ciebie, czy co? No tak. Aha. To wiesz co, omówimy to z tymi, na grupie administratorskiej. No, chodzi o Albusa i Zarię, bo oni ci tą paczkę zrobili i ucieszyli się, że ci było miło i tak dalej, nie? Dobrze, to tak spoko.
Bo my po prostu mamy takie większościowe. Jak podejmujemy jakieś decyzje, mamy w tej chwili ilu tych administratorów? Pięciu? No sporo jest całkiem. Ty, Mruk, Rachel, Angie i ja, tak? I Buziaczek, szósty, nie? No, to z reguły mamy coś takiego, że mamy trójkę, nie? Że przynajmniej trzy osoby muszą mieć takie samo zdanie, żeby coś zrobić, nie? No to chyba, że demokracja jakby. Jedna osoba decyduje, czyli ja. A jak mnie nie ma, to musi być trójka. No tak. O, rozumiem. Zrobisz jeszcze jednego admina i będziesz mogła koalicję robić. Będzie więcej demokracji w tym. 4-3 będziesz mogła stawiać. Wiecie co, tak powiem wam, za niedługo się będę rozłączać, bo znowu mi się robi smutno. Jak tutaj jakaś dziewczyna zaczęła mówić, że tam chłopakiem jest i się na niego stara czasami wyglądać inaczej, czy tam coś mówiła, to mi się zrobiło smutno, bo teraz już się nie będę miała w ogóle dla kogo starać, jakoś dla wyglądać. Siebie. Dla siebie. W ogóle dla wam chciałam też powiedzieć, masz, że... nas tutaj wszystkich. W ogóle wam chciałam powiedzieć, że tak. Nie wiem, jak ja w ogóle jutro na tym live dam radę wystąpić i robić cokolwiek, bo w sumie to tak zawsze lubiłam świrować i tam się starałam, po prostu tak myślałam o Marku, nie, że on to potem ogląda na drugi dzień i chciałam, żeby mu się podobało. A teraz kurwa w ogóle tak nie mam motywacji, żeby się nawet w coś ubrać fajnego, nie wiem, chyba w ogóle nie będę tańczyć już nawet na tym live. Nie myślałeś, żeby na przykład zrobić taki tygodniowy urlop, po prostu jeden piątek, odpuścić live'a i odpocząć od tego wszystkiego? No skoro zawsze czujesz się zestresowana przed, to może po prostu jeden tydzień by się przydał takiego resetu. Nie. Ela jest nasza, nie zabierzesz nam Eli. Po prostu ludzie by mnie telefonami zadręczyli, dlatego że jak mam live'a, to telefon dzwoni już od rana. Cały czas. Jeden i drugi. Może nie cały czas, nie, ale już tak o 8 już ludzie wyzwaniają. Jakbym nie zrobiła live'a, to bym, kurde, dzwonili chyba całą noc i by rozpaczali, że nie zrobiłam, czy tam mieli pretensje. Ktoś mogliby mi nawet okno wybić. No nie wiem, kurde. Musiałabym gdzieś uciec, żeby nie zrobić live'a. Ale nie, zrobię. Nie, no myślę, że mi tam ludzie nie będą dokuczać jutro, no bo przecież ja nie zrobiłam nic złego, nie? Przecież ja nie zrobiłam Markowi nic złego. Może mi hejterzy odpuszczą te wyzwiska jutro na tym live'ie, chociaż oni nigdy nie odpuszczają, nie? Nie odpuszczają, gdy widzą, że jeżeli zrobią zapalnik i ty odpowiesz, to ty znowu. Nie, ale odpuszczę ci jutro. Zrób jakiś tam na live'a i z hejterami jest różnie, bo oni czasami, jak już jest bardzo źle, to już czasami odpuszczają, a czasami z kolei dla nich to jest pretekst, żeby jeszcze bardziej dobić człowieka, nie? Nie, Ela, odpuszczę ci, zajmij się dzieckiem, zajmij się domem, zajmij się pracą. Ej, Ela, a wiesz, też jest dobra. A ja ci mówiłem, Ela, o tym, że Marek serwera już nie ma swojego, bo wysadzili mu hejterzy? No, ale że od, no wiem, że po prostu ludzi, członkowie zniknęli. No wszyscy zostali zbanowani i zostały usunięte wszystkie kanały u Marka. To było dzisiaj czy wczoraj? Dzisiaj chyba, nie? Dzisiaj, no że ktoś im bota wysłał. No. A Buziaczek powiedział, nasz moderator, że my mamy zablokowane wysyłanie botów. No tak, no.
że on to po prostu się zna na tym, że dlatego to zablokował, nie? No ale oni sobie odbudują te kanały, nie? No odbuduje Marek, ale widziałem tego jego Discord, tam wziął sobie jakąś hejterkę za administratorkę i nie wiem, no i mu zrobiła takie byle jakie kanały tak naprawdę, no. Teraz? No, ma tam jakieś kanały, jest do tego kanał zrobiła, bo to jest hejterka, zrobiła kanał Wysrywy Eli. Jest ogólny Edgy Studio, memy, screeny, Wysrywy Eli, niemowy, pogaduszki, podium, randka, grupa. Takie kanały zrobiła. Maranta. Ja już ją zbanowałem u nas. No, no, a oczywiście Markowi... Maranta śmierdząca. No. Oczywiście Markowi to nie będzie przeszkadzało, że jest kanał Wysrywy Eli. Maranta to jest osoba, która przychodziła tutaj na przedpokój. Pisała Eli, że Marek jest chujem, skurwysynem, że ma się go pozbyć. Po czym wchodziła na Marka serwer i pisała do Marka: Marku, jak ty możesz być z tą szczotą, idiotką? Nie widzisz, jak ona cię wykorzystuje. I to jest nowa administratorka Marka, która chciała skłócić Elę z Markiem cały czas i takie rzeczy pisała. I do Eli pisała, że Marek, że ma Ela, Marka, że Ela ma Marka zostawić. A Markowi pisała, że Marek ma Elę zostawić. Także no, Marku, słuchaj, nie rób tak. Ale to jest racja, bo wtedy jak wzięłam Markowi telefon na wakacjach i zaczęłam patrzeć do tego Messengera, to masa tych samych osób... Robiła identycznie jak ty, Janys. Które po prostu do mnie pisały i wyśmiewały Marka, czy tam... jakiś udzielały mi rad, a jemu zupełnie odwrotnie. Także po prostu tacy fałszywcy, tacy psychopaci, że pisali do niego i do mnie na tym Messengerze. To takich osób myślę, że może nawet być z 500, wyobrażacie sobie? No. Że wypisywały i do niego, i do mnie zupełnie sprzeczne informacje. Także... myślę, że po prostu to nie jest wina Marka, że to tak wszystko wyszło, bo bardzo dużo ludzi się do tego przyczyniło, że oboje się zaczęliśmy po prostu źle traktować, no i to się tak skończyło. Tutaj ten internetowy hejt był, miał bardzo duże też znaczenie. W sumie to po prostu i hejterzy, i sami do tego doprowadziliśmy, no i ja. No i tyle, nie? Trzeba być dobrej myśli, że będzie lepiej. Ja się chyba będę z wami żegnać, bo coś zaczynam się źle czuć. Wypij szklankę wody. W ogóle, jak jest taka zmiana ciśnienia, to co się robi? Witaminy się je, czy co? Żeby łeb nie bolał, czy wapno trzeba pić? Czy wodę po prostu trzeba pić? Najlepiej zależy. I łeb boli drugi dzień. Możesz powtórzyć? Że ludzi boli głowa. Po prostu płakać mi się chce, a obawiam się, że wypicie wody nic mi nie pomoże w tym. Może... znaczy... zażycie kofeiny, w sensie kawa albo coś, żeby zwiększyło ciśnienie. Wtedy drożność się tworzy w żyłach, czy tam w tętniczkach. Albo w drugą stronę jakoś. To zależy, czy to jest właśnie zmiana ciśnienia większą, czy mniejszą. Ela mówi, że jeśli chce płakać, a ten o kawie coś. Bo coś koleż jeden mówił, jak poprosiłem, żeby powtórzył, że głowa boli, coś takiego, więc ten. Może faktycznie po prostu nie robić tego live'a, ani żadnych filmów i dać sobie po prostu spokój z tym internetem na przykład na miesiąc. To jest dobry pomysł.
położyć się w jakimś kaftanie, w jakimś szpitalu psychiatrycznym i sobie tylko leżeć i patrzeć w sufit. Może po prostu zająć się domem, a nie kaftanem, ani lejwami, dzieckiem, nie wiem, firmą. No właśnie. Jak każdy człowiek. Najbardziej mnie właśnie zdumiewa, jak ja na przykład mówię, czasami się mówi, nie, tam mówię komuś, że jestem przygnębiona, czy tam czuję jakąś depresję, nie? A ludzie wtedy mówią, no idź na spacer, pobiegaj. Depresja to jest poważna choroba. Zrób pranie, pomaluj ścianę. U ciebie, Ela, depresja trwa, nie wiem, godzinę, dwie, to nie jest depresja, tylko słaby humor. Czyli coś, co ma każdy człowiek w tym kraju mieszkający. No nie, u mnie to trwa... Dokładnie, dokładnie, dobrze tam ktoś mówi. Każdy musiałby mieć depresję, jak zapierdala na te rachunki, podatki, kurwa, podwyżki i co, i każdy powinien mieć depresję. Nie, po prostu każdy jest wkurwiony, jest przeciążony i co, jakoś żyje. No właśnie, tak jest. Ma firmę, ma dzieci, ma rodzinę, zapierdala i nikt nie narzeka. Każdy ma problemy, to kurwa jest oczywiste. To jest zupełnie normalne, że ludzie mają problemy i to jest zupełnie normalne, że ludzie sobie z nimi... No jakby Elka od rana paliła zielone, to też by pewnie nie narzekała. Nie trzeba palić zielonego, żeby nie narzekać. To jest proza życia po prostu. Proza dorosłego życia. Kolego? Zgadzam się z tobą. Ja tak samo. Bardzo smutno się patrzy na te wszystkie kobiety, które mają depresję, czy facetów, co mają depresję i tylko palą zioło. Znaczy, im to działa, fajnie, że dla nich to działa i tak sobie radzą z tym, nie oceniam, ale ja tak nie potrafię, więc to mnie zawsze trochę dziwi. Że zioło jest depresantem, to jest w ogóle palenie tego na depresję, to jest jakieś... Tak, znaczy ono jest depresantem, ale niektórzy potrzebują uspokojenia, nie? Mają za dużo ten... Ale na, ale jest... Kurczę, nie wiem, czy da się być, szczerze mówiąc, jakbyś miał na całą listę schorzeń, na które działa medyczna marihuana, to naprawdę... Znam osoby, ludzie... które mają faktycznie takie skojarzenia. Słuchajcie, depresja to tak jest coś bardziej skomplikowanego. Tak. Pracuję w szpitalu od 13 lat i mam do czynienia z ludźmi chorymi na depresję, którzy biorą antydepresanty po 10-15 lat i wciąż nie są do końca zdrowi. Naprawdę, depresja to nie są żarty i Ela, nie mów, że to masz depresję, bo naprawdę są ludzie bardzo chorzy, wiesz? To jakby to nieposzanowanie tych osób, naprawdę. To jest poważna choroba i tyle, no to nie jest jakiś wymysł, to nie są kurwa leki, to jest biologiczne zmiany w mózgu i są takie osoby, które mają po prostu spieprzone mózgi biologicznie i potrzebują różnych rzeczy, żeby z tym poradzić. Czasami się to wychodzi, czasami nie. Czasami skaczą kurwa z mózgu. Najlepiej jest pobiegać. No tak, i to mówię całkiem poważnie, najlepiej jest pobiegać, a oprócz tego, że organizm potrzebuje tych leków, to też, ale taki właśnie ruch, jaki masz przy takim treningu, jest bardzo zdrowy dla organizmu, tam nic złego ci się z tego nie stanie. Nie chodzi o to, żeby zrobić 10 rzeczy, tak jak Elu mówiłaś, że ugotować rosół, pomalować ściany. Nie, nie masz zrobić 10 rzeczy na raz. Masz iść, kurwa, pobiegać. Jeden z drugim. Tak, zrobić jedną rzecz świadomie. Tak, spokojnie. Całą. I tyle. Z spokojem, wolniej, szybciej. Bieganie jest tym bardzo dobre, bo to jest... Dać swoje tempo, nie? Po prostu. Tak samo w bieganiu. Jak nie znasz swojego tempa, to się po prostu zadyszysz na śmierć. I tak samo jest jakby pojedynczym życiem. Jesteście wspaniali. Wiesz co, kiedyś w latach 90. Kolejny, ja popieram przedmówcę. Tak. Paladyn, a zresztą. Cudowni jesteście. Słuchajcie, w latach 90. 2000 było coś takiego, jak włączałeś komputer, teraz możesz bezpiecznie włączyć komputer. I to ci polecam. Wyłącz komputer, nie przejmuj się internetem i zacznij żyć normalnym życiem. Bardzo to odświeża umysł i zwalcza złe humory. Najlepiej to jest siedzieć i narzekać. No, Polacy potrafią narzekać, ale najlepiej jest po prostu dać sobie żyć i dać innym ludziom żyć. Dokładnie. A życie jest Nobelą. Najlepiej to, że jest w ogóle narzekać i nic nie robić z tym. Życie to jest najlepszym serialem. Ja już tutaj piszę scenariusz swój, jak każdy z nas, więc jakby jest fajnie. Mamy wybór, jest fajnie. O, kolejny demiurg, scenarzysta życia. Tak, reżyser życia, wiesz. Ten. Nie poszedłem na reżyserię niestety. Ale teraz sobie to odbijam, nie? Nawiązką. No, chyba Ela chyba chciała coś powiedzieć, nie? Coś, czy mi się wydawało? Może dajmy przestrzeń.
Nie ma dzisiaj przestrzeni dla Eli. Tutaj są inne ważne osobistości. To jest on sam w depresji. Kurde. A jakie są osobistości ważne? Nie no, Elu, to była taka ironia odnośnie tych osób, które tak cały czas kocopolą i nawet nie możemy cię posłuchać, mimo że tak długo czekaliśmy na ciebie. Poklepcie, ale po plecach jeszcze bardziej. Weź się za siebie jedno. Ale wiesz, że tutaj każdy, kto jest na swoje, przyszedł nie na siebie, tylko dalej. Bo ci się tam czekali. Słuchajcie, a nie myślicie, bo tak mam trochę poczucie winy, że może niepotrzebnie tak na początku trochę narzekałam na Marka, nie? Nie, potrzebowałam. Nie, Elu, niczego złego nie powiedziałaś. W ogóle go nie obrażałaś, mówiłaś prawdę, dodatkowo później go bardzo długo broniłaś, według mnie niesłusznie. Na pewno nie masz się za co w ogóle obwiniać, nic dzisiaj takiego nie powiedziałaś. A to nie było po prostu takie trochę za długie, nudne dla was, jak to opowiadałam? Nie, nie. Nadal tu jesteśmy, Elu, więc wszystko było w porządku, nie musisz się przejmować. Jeżeli dla kogoś coś jest za nudne, to po prostu sobie wyjdzie. Tak, i trzeba zaufać, że ktoś po prostu... Ufa tobie, nie? I chcę cię wysłuchać. To wszyscy przyszli, bo chcieli nie spać mnie, tylko ciebie, tak? Bo wiecie co, ja sobie muszę pisać, muszę sobie napisać po prostu w punktach jakieś takie pomysły na live'a, nie? I w ogóle, bo ogólnie to chodzi o to, że czasami dobrze jest tam coś nawet powiedzieć, ale żeby tak nie, też nie narzekać na tych live'ach, nie? Bo ja się na przykład tak zapominam czasami. Ale my lubimy czasem posłuchać, jak narzekasz. Jakby znamy cię, jakby. Jest w porządku, tak? Albo opowiadam o tych samych rzeczach, nie? Cały czas. No tak gdzieś od roku o Marku. Tylko. I po prostu... No, ale że tam niektóre rzeczy już mówiłam i znowu... No cały czas mówisz o Marku. Muszę sobie, no ale akurat o nim to ciągle coś innego, nie? Nie wiem, co jest ciągle cały czas to samo, zdarta płyta. Tak, dokładnie. Ale popieram przez mówcę. Muszę sobie notować po prostu tak, żeby... Ale Ela, co z tego, że zanotujesz, co z tego, że zrobisz plakacik z punktami, jak i tak jest dalej cały czas to samo o Marku? Tak, co z tego, że wrócisz na... No, ładne są te punkty, ładne są te posty, i tak jest cały czas to samo. Słuchajcie, czy ja mam takie tylko wrażenie, przyszło jakichś takich dwóch facetów albo trzech i cały czas pyskują, no? Ale nie można wyrażać swojej opinii? Nie można. To opinia. A ty jesteś taki po prostu pretensjonalny, no? No właśnie, wcześniej pytała o opinię, więc... Kurde, mieć takiego faceta w domu o pierwszej w nocy ci będzie... Podejrzewam, że jak ty byś miał jakąś tam kobietę, nie? I o pierwszej w nocy będziesz jej robił wykład, jak ma w kuchni posprzątać, nie? No takie po prostu... Nie, nieprawda, ja jestem jego kobietą i wcale tak nie robi. Ale Ela, ty sama pytałaś o opinię. Ale jak to tak? Przecież nie, ale oni nie mają. Faktycznie nie mieli takie program, wciskasz. Tylko ja sobie muszę zaraz zobaczyć, to ja ich zbanuję, ten, wyrzucę ich. Kos to jest zły człowiek, według mnie. To jest osoba niegodna. A ty masz się za godnego, Janysku, panterko? Pewnie, że tak. A my tu mamy kosa jakiegoś? No, aha, kosę nie, on mamy... jest innym nikiem. Kosę mamy z tym. Nie dzisiaj mieliśmy z kimś kosę chyba. Ale tu jest kosu. To on nie ma u nas blokady? Nie. To jest ten kosu tam z Gdańska? Nie wiem, skąd on jest. To jego matka ma studio fotograficzne, co zawsze mnie dojeżdża. To on się tutaj wypowiadał? Wiesz tak, co? Wiesz, nie wiem, o jakiego chodzi, no kosu. No to kosu. Coś nie mogę go, weź go wycisz po prostu. Dobrze. Daj mu przerwę na tydzień. Coś nie mogę, jak mam to zrobić? Klikasz, ale nie ma go. On już wyszedł. Uciekł.
No dobra, ja go później tam zmutuję. Ale co, jak kogoś chce, bo coś mi tutaj nie działa, jak kogoś nie chce, to go mogę dotknąć, nie? Przytrzymać, Elu, musisz kafelkę albo tam Nika i wtedy będziesz miała opcję. No i ja mam edytuj kanał, skloni kanał. Kurwa, coś mi tu źle chodzi, a to powinno mieć użytkownika, nie? Nie wiem, czym się ktoś, po prostu coś nie mogę tych ludzi w ogóle wyciszać. Ja mam to samo na telefonie. Tak? Tak, że nie mogę wejść. Też mam tak też czasami, no. Bo wchodzę teraz w osobę, przyciskam i mam edytuj kanał, sklonuj kanał, zaproszenie, otwórz czat, kopiuj. No to nie, powinnam mieć, wyślij na przerwę, czy tam coś, nie? Bo musisz kliknąć tam do góry w te wywiady Eli, tak żeby ci się osoby otworzyły, jakby wiesz, te kafelki. Bo ty klikasz jakby, masz otwarty ogólnie Discord tylko, a musisz wejść w tą rozmowę. I wtedy będziesz miał albo kafelki, albo możesz sobie listę włączyć. No, no i mam listę, no i dotykam osobę i nie mam możliwości zarządzania osobą, tylko coś o kanałach mi się otwiera. Jest jakiś błąd. Naciśnij tam, gdzie jest wywiady Eli Gawin napisane, naciśnij na to. No. No i teraz powinnaś wejść jakby w rozmowę. Nie, nie, no wiem jak to ma być. Tylko coś nie mam po prostu możliwości tutaj, kurde, wyciszania ani wyrzucania osób, już nie mówiąc o banowaniu. Z telefonu coś, może faktycznie muszę przeinstalować aplikację, tak jak mi Buziaczek radził. A co zrobić, żeby mieć ten tryb kafelków? No, musisz na ludki nacisnąć w prawym górnym rogu. Na co? Na takie dwa ludki. Kurwa, nie mam żadnych ludków. No dobra, nieważne. W prawym dolnym rogu mam Elę Gawin tylko na zdjęciu. W prawym górnym. Aha, górnym. No właśnie, masz Elę Gawin na zdjęciu, dlatego że nie weszłaś w tę rozmowę. Nie przytrzymuj tego wywiadu Eli Gawin, tylko naciśnij, po prostu kliknij, bez przytrzymywania. I wtedy ci się otworzą kafelki. Aha, jest. Tak, no. Tak, tak, jest. I teraz masz po prawej do góry ludki i możesz sobie zmieniać między listą albo kafelkami. Aha, aha. Mam dwie dziewczynki. Aha, są ludki, dwa, no. A to są same głowy z tułowiem. No tak. Kurde, ludki. No, a teraz jak na przykład dotykam osoby, to powinnam mieć możliwość wyciszenia jej czy coś, nie? No, Ania, nie mam czegoś takiego. Musisz, Elu, przytrzymać kafelek i wtedy będziesz miała... Jest, zarządzanie. Jest, teraz jest. Tak, teraz jest. Dobra. Dobrze. Peszne jesteście, gangusie. Czyli co? Czyli jakoś dało się mnie dzisiaj słuchać, czy nie bardzo? Dało się. No, czasem trzeba się zwierzyć. Wszyscy znamy powody tego, więc rozumiemy. Ja jesteś bohaterką, jaką mamy, a na jaką nie zasługujemy, El. Kufam te twoje aha, aha. Chyba odwrotnie. Ja nie zasługuję na was. Kucham Elę. Paladyn, wylew masz, paladyn. Mam ale bardziej niż wy. Obudź się, wstawaj, wylew. Zesrałeś się. To paladynek mówił, że mnie kocha? Nie, nie, to nie ja, to ktoś inny. Cały czas to mówi, Elu. Ja się muszę z nim przepychać o ciebie. A ten niełatwo być paladynem, miałeś dostać dzisiaj funkcję lektora. Że będziesz mógł być... Kłaniam się, dostałem? Już tam i... Palek, no. Awans, graty. Zobacz, z tych rzecznicą wszyscy. Aha, dał ci, Buziaczek ci dał, tak?
A, no paladyn jest osobą ukuratną, że tak powiem, i ja popieram, żeby dostał taką funkcję też. No i tam... Ciebie nikt nie pytał. Chodzi o fajnie, jakby się nauczył pisać jednym zdaniem, a nie spamować po 10 wiadomości naraz. Stało mi z SMS-ów, wiesz, jeszcze z podstawówki tak pisałem SMS-y. Ela nie przyjmuje hejterów do administracji moich, tak jak Marek. No a to faktycznie nieciekawie, że Marek ma moderatorkę, hejterkę, jakąś kanały Srywy Eli i tam sobie będą kopiować, co ja piszę, nie? Szkoda, że im po prostu ten bot całego tego serwera nie rozdupczył, nie? No rozwalił cały serwer, zbanowali wszystkich ludzi i kanały wszystkie poszły. No ale że szkoda, że się nie stało tak, że w ogóle, żeby nie dało się już go włączyć. Znaczy, ja Markowi zapasowy serwer zrobiłem i Marek oddał mi właściciela i ten serwer już niestety przepadł. No. Ale nie, no, ale przecież ten serwer jest, tylko ktoś inny chyba dostał właściciela. Oni i tak tego serwera nie odbudują, bo serwer tworzy społeczność. Nie tylko sam Marek ten serwer tworzył, tylko go tworzyli wszyscy ludzie. To sobie skasował. O Jezu, straszny. A było coś takiego, że Marek tam jakieś admince naobliżał, no to mu po prostu pomogła skasować ten serwer, no. Ela, kiedy wpadasz na wybrzeże znowu? No, tak po prostu myślę, że raz na tydzień będę, więc w połowie tygodnia najlepsze by były chyba środy w moim przypadku, czy tam wtorki. Wybrzeże. Słuchajcie, pierwsza w nocy to co? Ja idę spać chyba. Ja też bym poszedł spać już. Bo do roboty no, trzeba. Bo jutro live, nie? Dobra, dzięki za rozmowę. Słuchajcie. Ja sobie muszę jakieś leki. Elu, ale jakoś posmutniałaś teraz, słychać. No, coś się źle czuję. Ja muszę sobie jakieś leki skołować, bo ja nie dam rady tam. Najgorsze jest po obudzeniu, nie? A potem... Ale na dobrą sprawę potem jest jeszcze gorzej. Ale pamiętaj, żeby nie brać leków na własną rękę, tylko tak jak przypisze lekarz. Nie mieszać z alkoholem. Ogólnie stosowałem się do instrukcji, jakby, ale czy poradzi sobie, czy potrzebujesz pomocy z tymi lekami, bo wspomniałaś o tym, że musisz ogarnąć. Nie, no ja takich głupot by w życiu nie zrobiła. Ja leki zawsze alkoholem popijam. Zwłaszcza jakieś psychotropy. A czy bądźmy szczerzy, w Polsce, jak ktoś ma wypisaną Alprę, czy jakieś inne benzo, to w większości ta młodzież jednak pije ten alkohol, bo i wypisują to tak bezwiednie, nie? No. W sensie, jak ci lekarze się nie spodziewają, że powiedzą osobie, która ma 17 lat, ma depresję, nie pij alkoholu z tymi lekami, nie? Nie bądź młodym człowiekiem, nie chcie się bawić. Na pewno to by zadziała, nie? Ekstra. To jest niewłaściwie dobrane. Ja się nie stosuję do tego. Do naszej kultury to jest niewłaściwie dobrane praktycznie, no. Tak, bo w naszej kulturze alkohol jest dopuszczonym używką, nie? Społecznie. Jest. Od dzieciaka jakby. DDA, wszyscy znamy temat, jakby. My, no. Nie żyjemy na Jamajce, nie? Ale to oni na tym serwerze Marka to takie skurwysyny są, bo ja na przykład bym nie dała kanału Wysrywy Marka. A to nie byłoby za miłe, jakbym taki kanał założyła Wysrywy Marka, nie?
Znaczy, że my je czytamy, Elu. I tam po prostu wklejać na przykład, co on pisze i sobie by wchodzili, że wysrywam. To takie obraźliwe, nie? Tam się należy, tak, no to oni po prostu stworzą jakiś hejterski serwis prawdopodobnie teraz, jak ty, ciebie tam nie ma, Janej się już. Nie? Tak. Teraz serwer Marka będzie typowo hejterskim serwerem. Ja tak uważam. Tak, będą na założą oczywiście ciebie, będą wyśmiewać tam, nie? Mhm. To będzie teraz takie gówno, jak było przedtem, nie? Jak z tym Kozborowem miał. I to, co się tam na tej grupie na Facebooku działo. Wszystkie same jakieś takie mędy. Jak nie gorzej. Się do niego zbliżą, nie? Zwłaszcza, że ta baba, z którą on się zadaje, to też jest hejterka, nie? No, to jest świruska. Ja ci wysyłałem, Ela, co ona do mnie pytała. Ja Eli wysyłałem, co ta laska do mnie pisała. Markowi też wysyłałem, ale Marek akurat, nie wiem, miał to gdzieś. Ale nie rozmawiajmy o tym, nie chcę po prostu w ogóle mówić o tej sytuacji już. Myślę, że po prostu muszę tak zrobić, że jutro nic, ani słowa, może dzisiaj dobrze, że się połączyłam. I po prostu pasowałoby jutro ani słowa w ogóle na przykład zrobić tak, żeby ani słowa na live na ten temat, ani słowa na czacie, ani słowa nigdzie w ogóle. Nie? No tak, no. Ja sobie muszę ten... przygotuję sobie jakąś taką szpilkę i za każdym razem, jak będę chciała powiedzieć coś o Marku, to będę sobie wbijać ją. No. W Udo na przykład, nie? Jakbym chciał, żebyś została królową Anglii nową. Dziękuję. Jak się tam nakłuje z 10 razy, to już mi się wtedy odechce mówienia, nie? Mhm. No to nie... To nie jest najlepszy pomysł, Elu. Ale to tak ludzie się będą pytać non stop o Marka. Albo po prostu jakimś tym prądem się razić, nie? I potem będę mieć odruch, że już ani nie powiem nic o nim, ani nawet nie pomyślę, bo na samą myśl będę miała tak... A może się zgłosić na hipnozę, żeby mnie ktoś zahipnotyzował? Nagadał mi jakichś okropnych rzeczy o nim i już nie będę go lubić. To się nazywa One Brain, ta technika hipnozy. To się usuwa wspomnienia z pamięci, bardziej z podświadomości. One Brain się nazywa. O. To się traumy po wypadkach leczy. Po prostu można iść na terapię, nie? Jakąś. Nie, ale to już są takie serio, że masz tam po jednej sesji nawet już. To nie jest terapia, bo jak masz traumę, to masz traumę. Wiem. Dobrze. Dziękuję, że mogę was wysłuchać dzisiaj. Niestety muszę iść spać, bo nie spałem jakieś 30 godzin, a jutro są rzeczy do zrobienia, więc dzięki, do usłyszenia. No, na razie. No, oby nie, pa. Bye. No, zgadzam się. Czemu nie spał 30 godzin? Może jest jakimś policjantem i miał akcję. A teraz poszedł spać, bo musi jutro raport zrobić z tego nagrania. FSB. Ja pierdolę. Kolega z FSB, miałem wam powiedzieć. Ela, idź na takie oczekiwanie i odepchnij od siebie toksycznych ludzi. Tam jest ta babka, co sprzedaje te czaszki i co tam się z niej Stanowski śmiał teraz. No, Tamara Gonzalez. Od niej, no. Coś tam dźwiękiem, nie wiem, czy to się nazywa leczenie, terapia. Bębny jakieś tam magiczne. Słuchajcie, kochani, to ja,
Ja się też będę żegnać, ale w każdym razie chciałam powiedzieć, że przepraszam, że tak narzekałam, już trochę teraz żałuję, że tak za mało na wesoło i w ogóle, nie? Muszę jutro sobie rzeczywiście coś wymyśleć, o czym będę opowiadać na tym live'ie. Najlepiej by było pójść teraz w ten wątek, opowiadać, że faceci są do dupy, nie? No bo są, to jest prawda. Facet to jest... Albo że w ogóle wchodzenie w jakiekolwiek związki to jest w ogóle nieporozumienie, nie? Że najlepiej po prostu zmieniać sobie kochanków co tydzień, mieć innego. A jednego najwyżej na 2-3 razy, a potem niech zjeżdża, nie? Trzeba teraz, muszę sobie opracować jakiś nowy system działania i będę po prostu wygłaszać swoje teorie na live. A może po prostu faktycznie bym została dominą i jakbym na przykład była dominą pół roku i bym po prostu spuściła manto tak ze 100 facetom, nie? Kopałabym ich i sprała, to może bym się jakoś odreagowałabym to wszystko, nie? Nawet mogłabyś na tym zarabiać. Wziąć sobie takiego gościa, bić go Jezu, po twarzy, ale... on byłby zadowolony, nie? No tak. Markowi się jakoś nie podobało, jak dostał ode mnie twarz. Myślę, że Markowi też by się podobało w pierdol dostać. Tym no, mówieniem o biciu to Ela mnie obudziła, bo niestety... No właśnie, nie był za bardzo zadowolony, ale jakby... Muszę sobie kogoś ten zaprosić, kto by się pozwalał bić. Będę bić tam tak, to już takie fajne stroje. Poprawi mi się humor, nie? Jeśli ci za to zapłaci. Niewolnika, gimpa takiego w stroju takim lateksowym, jak z Pulp Fiction. Nie, ja mam ten, mam całą paczkę tych. Mam dziewczyna jakaś te stroje tej dominy, nie? Z tą peruką z tym wszystkim, nie? Co gorsze, jakby z tym pudełeczku, bo przyszła cała paczka i jak niej nie było, to moja matka se to oglądała. Ten strój tej dominy i się pytała mnie, po co ja takie głupoty kupuję, nie? Bo ona mi tutaj po prostu porządkowała. Ale nawet mi się nie chciało jej tłumaczyć, co jej będę mówić, nie? Ale tam, w tej paczce od tego widza, od tej widzki, bo tam były takie szeleczki, to co to jest, ten strapon jakiś, coś, że tam się do tego penisa przyczepia i się można sobie wtedy kogoś gwałcić? Markowi nie daje rozgłosu. Nie można nikogo gwałcić. Nie wiem, Rafał by był, to by ci wytłumaczył, Ela. No, bo miał jakiś film z tą Agnes, tak? No. Ale ja pierdolę, że on coś takiego nagrał, nie? Znaczy ona to nagrała. Kurwa. Ja mam pytanie. Tak jest mocny. Chciałbyś, żebym ci tak zrobiła? Żeby co? Chciałbyś, żebym ci tak zrobiła na przykład? Ela, tak szczerze, jakbym coś takiego by się stało, to miałbym traumę po czymś takim, no. Ale czemu, Janys? Przed chwilą gadałeś kurwa z Rafatusem na Discordzie i było dobrze. Ale z czym? No jak z czym? To Janys by miał traumę, a Rafatus no jest potężny. Ale teraz takie pierdoły, kurwa. On już nagrał taki film, ja jeszcze muszę nagrać. Markę na 10 oferkę, a teraz wielki kurwa bohater? Mi chodzi, że traumy bym miał, jeżeli ale chcę... my mówimy nie o, w tym momencie nie mówimy o Rafatusie, tylko o
O trawie Janysa. Ale Elka smaży się na Janysa, który kurwa 3 godziny temu gadał kurwa z Rafatusem i z Mareczkiem, nie? Ej, Ela, a wiesz co to jest? Rozmawiamy o posuwaniu w ruchaniu w dupę. Mówimy teraz o ruchaniu w dupę. Czy, tak jest. No, czy dla faceta. A wy dziewczyny tak miałyście, że zakładałyście strapon kiedyś? Tak serio? Bo to częściej dziewczyny chyba zakładają, co? Że tak powiem. Chodź, to wchodź, co to za pytanie w ogóle jest? Nie musi, tak jest strapon, nie? Bez kitu. Ja w ogóle... Może być dildo, nie? Ale strapon raczej, nie? Ja powiem szczerze, że ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego się robi. Ja to też znaczy, nie... Niby wiedziałam, nie? Ale tak, ale ja w ogóle czegoś takiego bym nie umiała nawet założyć. Ciekawe, czy Marko by się... Ktoś by pomógł pewnie. Na ten Ela, tyle dwo kawę robisz, to dopiero strapon założyć, kurwa. Ja też nie wiem, czy bym dał radę strapon założyć. Myślę, że... jak Marek by się na to zgodził, to nawet bym mu zapłacił za tego strapona, nie? Może by się druga osoba... Elka jest, Elka. Jesteś? Ciekawe, czy by Marek by się dał wyruchać w dupę. Ale już... Niestety tego nie sprawdzę, bo już się nie zobaczymy więcej, więc... Karę mu daj. A, jutro będziesz pisała, że jednak gdzieś wróciła, czy nie? Oj. Ela, ale co najlepsze jest to, że nie, Marek cię... Oj, tylko... Do znajomych wyśle jej, co Jan zgadał, kurwa, na Discordzie u Marka. No daj mi Elka do znajomych, żeby mi się mógł wysłać wiadomość. Marek, a, jestem zakochany. Ale mnie nie panu Janys, nie? Powiem tak. Przyszedł tutaj Przemuś, to jest osoba, która jest zakochana w użytkowniku Słoneczko i jest o mnie zazdrosna. Przemuś, to ty, nie? Ty, tak, ty tak, no jest on zazdrosny o ciebie, bo okłamujesz ludzi, nie? Jesteś stulejarzem, stulejujesz do Słoneczko. A, oczywiście, ona... tak, mam stulejkę. Mam nadzieję, że gdybyśmy się kiedyś spotkali, to byśmy ją zerwał, co? Jesteś wkurwiony, że to jest moja koleżanka, jesteś o nią zazdrosny, bo a się to, nie zakochałeś. Słoneczko? No pewnie, tak. No pewnie za sam nikt, nie? Chodziłeś do Discorda, do Marka i byłeś wkurwiony, że Słoneczko ze mną gada i mnie za to wyzywałeś, człowieku. A czemu dzisiaj kurwa przybiłaś piątkę Rafatusowi, a teraz się z niego śmiejesz? Jaką piątkę Rafatusowi? Nie śmieję. Ja się z niego nie śmieję. Ale byłeś kurwa na głosówce dzisiaj u Mareczka, czy nie byłeś? To czemu tego Przemusia nie wyciszysz? Ale nikt się nie śmieje z Rafatusa, chłopie. Znaczy, ja lubię się pośmieć czasami z takich ludzi. Aha, po prostu. Czyli... Grając z dupę LC kurwa u Mareczka, a teraz gadasz, że lubi się pośmiać. No w pytkę jest, nie? On się nie śmiał z niego, tylko powiedział, że na jego miejscu miałby traumę. To nie jest śmianie się z kogoś. Ale ewidentnie nie lubi. Zenuś, wylew ma. Wylew. Ale byłaś nie, na głosówce u Mareczka dzisiaj, czy nie? O 20? Nie wiem. Jakie było spotkanie? Wiesz co, Przemuś, słuchaj, no byłeś, ja Mareczko ci się podoba, ale ja z nią nie mam nic do... Ja jej pomyliłeś osoby, kolego, pomyliłeś osoby. Ja jej nie podrywam, ani ja z nią się nie spotykam i tak dalej. Także ale nie pomyliłeś osoby, to nie ja. No to jesteś ty. Nie, nie, nie. Jestem życie jest się. Nobelą. Ale panowie, dobra, weź się o czymś innym pogadajcie. Ewa jest gwiazdą, ta no Ela, właśnie, nie Słoneczko. Gadamy tutaj z Elą, także nie przerywaj, proszę cię. To pogadamy jak... Właśnie, idź wytrzeźwiej, rano przyjdź. Co gadałeś kurwa dzisiaj u Mareczka, okej? Okay? Znaczy, on jest trzeźwy, on po prostu jest niedorozwinięty. O co ci chodzi w ogóle, chłopie? Ja stulejkę mam, nie? Przecież wszyscy tam byliśmy u Marka i gadaliśmy i o co ci chodzi? Przecież podium było całe przed chwilą o 20 i wszyscy tam... No ale przecież o czym ty mówisz? Ela wie, że Janes normalnie se gada z Rafatusem, a teraz po prostu powiedział, że miałby traumę na jego miejscu i tyle. A ty przychodzisz... Ale co go ma Elko, to... Polisz, Boże, daj spokój. Ale on nawet... Poda mi was, nie, serio. Jakbyście byli tacy zwani, nie? Tacy mądrzy, ale to byście... Ale oni byli zwani, tacy mądrzy, nie? Wynikami na Facebooku, nie? Janes, serio. A ty może wyciszyć tego typa? Dobrze, że go wyrzucam. A zwonujcie mnie najlepiej, nie? Essa, dawaj. Zacznij odróżniać pięgarów od troli. Ci siada, jak za to nie. Mówię. Przerwę. Bo ja nie wiem, jak on się nazywa, ja bym go wyrzuciła, no. Nie, no ja mu dałem przerwę na jeden dzień po prostu. Janes, dałeś mu? Mhm. No, no. No bo Janes mówił, że nie nawet na nie na miejscu Rafatusa bym miał traumę, tylko że w ogóle bym miał traumę. W ogóle bym miał traumę, po prostu jakbym dostał coś no, takiego. No, on nie mówił o nic o Rafatusie, to nie było w ogóle w tym kontekście.
Ale jak Marek rucha Elkę od całego przez cały rok w dupę, to jest beka razem z Janysem i z Mareczkiem. Janys, czemu mówisz, że mnie nie znasz? Kto to powiedział? Powiemy tam osobę. Okay. Janys, nie się przyzna, tyle lubicie. To jest znowu ten koleś taki, ta lalunia, nie? Słuchajcie, aferę strapanową można tutaj zakończyć. Pięknie podsumował użytkownik Pusto rafotosowymi słowami. Pewnie większość z was widziała, jak moja dziewczyna posuwa mnie sztucznym chujem. Trudno, takie jest życie. Lubię urozmaicać swoje życie seksualne. Pozdro, duże Elo, Benz. Ktoś mi kumpela opowiadała, że poszła z chłopakiem na randkę i go wyruchała straponem dupę na cmentarzu. Na pierwszej randce. Dlaczego ty kontynuujesz ten temat? Duże Elo, Benz. A nic tam, pewnie się wstydzicie przyznać po prostu. Wybaczam wam. Ale jak na cmentarzu? No. Na cmentarzu, no. No ale mówisz iść, tak, nie? Przecież on wymyśla, no, Ela, ty nie słuchaj. Mówicie zupełnie serio, no gdzieś musieli iść, nie? Ja myślę, że to był kamienny amfiteatr w Palladynie. Nie, cmentarz, ale nie wiem jaki, nie? Aha, to tak po Bożemu może. W chrześcijańsku, tak jak tu na Discordzie. To jest chrześcijański disco. Słuchajcie, w każdym razie nie chciałabym, żeby na naszym serwerze ktoś się źle tam wypowiadał o Marku. Zasady są takie jak zawsze, nie? Że o nikim nic złego nie mówimy. A jak oni chcą sobie mnie wyśmiewać, to niech wyśmiewają, nie? Wiadomo, że i tak będą tak robić. Nie ma się co łudzić, że nie. Ja myślę, że Marek już po prostu dzisiaj dostał po dupie na tym Kocborowo. Tutaj takich tematów nie będą poruszane, po prostu nie będzie linczów Marka ani... A co tam się dzieje? No nie wiem, tam myślę, że na tym Kocborowo też był Marka temat poruszany. Myślę, że to jest też sprawa zamknięta. Ale ja na przykład uważam, że właśnie dlatego nie ufam temu Kocborowu, bo sami najpierw go chwalili. Oni tak w zależności od tego, jak zawieje wiatr, co im pasuje, jaka narracja, to takie po prostu tworzą te wypowiedzi, no nie? Jak akurat on im nie pasuje, to linczują, nie? A jak im jest do czegoś potrzebny, no to będą go znowu podpuszczać. Także jeszcze przyjdą takie czasy, że znowu go omotają. Zobaczycie. Dlatego ja bym tutaj nie ufała po prostu w ogóle tym hejterom. Bo zwróćcie uwagę, że na przykład nawet ten serwer Iskariota, prawda? Że z jednej strony tu go raz podpuszczali, żeby im jakieś materiały wysyłał na mój temat. I żyli w zgodzie, a kiedy indziej konflikty, nie? I narzekali na niego, prawda? Więc to jest takie fałszywe wszystko, fałszem podszyte po prostu. Nie, ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że ja tego Albusa i tej Zari to tak powiedziałam po prostu, bo też się zrobiłam jakimś chyba tchórzem. To w ogóle nie wchodzi w grę, żebym ja im zdjęła te bany, dlatego że ta paczka to wcale ona mi sprawiła przykrość. Ja ją otworzyłam do New Live'a tam w południe, nie? I na każdym kosmetyku była karteczka z jakimś chamskim napisem. Więc po prostu przeglądałam to, no i oczywiście oni chcieli uzyskać swój cel taki, że chcieli, żeby to przyszło akurat w dniu live'a, żeby mnie tak jakoś poniżyć, że tu z jednej strony jakieś takie niby kosmetyki, patrzysz z ciekawości, co to jest, a takie obraźliwe różne jakieś komentarze, no więc po prostu, no i się tak po prostu straciłam w ogóle energię, nie? Nawet chyba było tak, że musiałam się napić czegoś i potem musiałam pójść i spać, bo się źle czułam i potem miałam problem, żeby włączyć live'a, nie? To
tyle uzyskali tą swoją paczką, no ale to mieli na celu, nie? No i potem podziękowałam, no bo należało i już o tych kartkach nic nie mówiłam, ale to było takie wyjątkowo chamskie. A możesz, Elu, przytoczyć przykład takiej chamskiej karteczki? Oni się im teraz mi się nie chce iść po te kartki tam, mam cały czas tą torebeczkę od nich tam w dużym pokoju, gdzie lajwuję. Oni film nawet zrobili na kanał, jak mnie tam wyśmiewają. Jakieś po prostu komentarze. Natomiast ja po prostu stwierdziłam, że nie będę ich prowokować i udam, że jestem na tyle głupia, czy tam właśnie niedorozwinięta, czy może roztargniona, że nie skumałam, że oni sobie jaja ze mnie nie robią, albo nie wiem, nie zauważyłam tych kartek, albo pominęłam to. No, a tak naprawdę to po prostu udało się im mnie urazić. A teraz mówią, że zresztą mogę pójść po tą torebeczkę, tylko nie wiem, czy stoi na miejscu. A teraz mówię, żeby jeszcze po prostu zdjąć te bany. No to już jest szczyt szczelności, nie? O, mam tutaj tą torebkę. Słyszycie mnie? Tak, oczywiście, słychać. Kilka byś mogła zdjąć. Ale... Słuchajcie... Tak, zaraz wam powiem coś. Tylko sekundę pójdę tutaj do pokoju, bo nie chcę hałasować tutaj przed pokoju córce, bo śpi już w momencie. Zaraz wam przeczytam. A teraz to się tylko narażę na ich wściekłość, no ale trudno. Dobra, mam te karteczki. No więc tak. O. Nie, ja właściwie to bym mogła coś takiego powiedzieć, nie wiem, słychać mnie? Tak, oczywiście. Że nie wiem, ten albus tu zarią, to oni naprawdę nie wiem, że im się narażę, teraz znowu będą jeszcze bardziej jadowicie, ale trudno, nie? Nie wiem, to trzeba być naprawdę osobą chorą psychicznie, żeby, kurde, chodzić po sklepie, nie? Wydać pieniądze na jakieś rzeczy. A potem poobklejać to jakimiś chamskimi napisami, jeszcze potem wziąć, zapakować paczkę i komuś wysłać. No to, kurde, ja nie wiem, jaka to jest choroba. Który z gatunków chorób psychicznych się na to klasyfikuje, bo paranoja nie, schizofrenia nie, jakaś katatonia nie. Nie, no jakaś psychopatia, nie? Masakra. No tak, tutaj są, jest coś z tymi naklejkami ponaklejali. Dawaj karteczki, Elu, czytaj. Tu jedna w ogóle, no to ta pocztówka, na której tam napisali dedykację, to jest w ogóle dla babci, nie? Drogiej babci. Kochana babciu, ile gwiazd w wieczornym mroku na ogromnym niebie lśni, tyle życzę tobie, babciu, jasnych i szczęśliwych dni. Z tym, że to jest akurat nadruk na tej pocztówce. Oni tam napisali coś tam od siebie. To akurat ten komentarz to jeszcze nie był taki jakiś zły, ale to już czytam na razie, nie będę czytała. Natomiast te karteczki, nie? Tam, bo oni kupili tam dezodorant, jakieś tam różne rzeczy. Teraz ja się głupio się ponaśmiewam z nich. Na przykład co tu pisze? Bo tam był jakiś żel, taki podprysznic, mleko i miód. No to pisze, żeby Gawinka od dziś była krainą miodem i mlekiem płynąca. Ten żel. O, to tak smidaśnie chyba. Nic nie tak, było to nawet, nie? Tak, to nawet jest miłe, tak? Tutaj, momencik, co to jest? Żeby wreszcie była piękna, ale nie wiem, co to było oklejone tym. Chusteczki higieniczne. Na otarcie łez po Marku Łangowskim, youtuberze, nie amatorze. A co się teraz przyda mi, nie? To też taka chyba niegąśliwa karteczka. Dawaj, takie, dalej. Pumek, takie do twoich złocistych pięt, do których hejterki nie dorastają.
Ej, no to budujące wręcz, a ty mówisz nie, no. Hejterskie złociste karteczki. Pięty. Ale no te, no to taka przenośnia. Hello, hello. Też bym chciał mieć złociste. Proszę mi takich tutaj, dobra, no. Dobra, dawaj next. Słuchajcie, prezerwatywy. Jak będziesz uprawiała seks z kochankami i żebyś niczym ich nie zaraziła, w nawiasie dbaj o garninkę swoje. No to, to już raczej bym tego nie miała. To nie jest śmieszne. No tutaj tak. To jest zagrożenie. Bardzo brzydko, bardzo brzydko. Teraz ta farba do włosów była z karteczką dojrzała wiśnia dla dojrzałej nastolatki. Dla dojrzałej co? Cicho to przeczytam, cholera jasna. Dojrzała wiśnia dla dojrzałej nastolatki. Kolor, bo to był kolor. Kocham ty śmiech w tle. Teraz. I to, a tu coś było. Nie wiem, też jakieś mydełko i piszą szumią kłaki koło sraki. W nawiasie Sabina, Sabina cię kocha. No kurwa. Szumią kłaki koło sraki. Tu jestem. Dezodorant. Dezodorant był oklejony karteczką z napisem Marek mówił, że masz plamy pod pachami. Kurwa. Tu jest dom, szczoteczka była i był napis, żebyś miała czyste pazurki. To pazurki. To jest bardzo słodkie. No bardzo słodkie. Potem tu coś było. Aha. Zapalniczka do papierosów i pisze, żeby szlachta nie musiała palić drewnem. Tu jest coś tam, żebyś wreszcie piękna była. Żebyś wreszcie była piękna, to coś było oklejone, ale nie wiem co. No i coś tam jeszcze było, tylko te karteczki może jeszcze gdzieś mi się tutaj na zewnątrz wydostały, nie? Mhm. No, także niezbyt, powiem wam, to miłe to było, nie? Ale czego się pani dziwi, jak to jest przyjaciel UW? Jeszcze jedno, szampon był, ale to akurat normalnie, do mycia włosów przed piątkowym live'em, ale tego szamponu, bo on jest taki nie za, po prostu nie zaplombowany, nie? Nie zapieczętowany, tylko taki odkręcany. Doszłyśmy z córką moją do wniosku, że nie będziemy go używać, bo się boimy, że jakiegoś kwasu tam dolali, nie? No tak. Generalnie w ogóle dużo, jak mi teraz nie wypadną, już wiem, będę mówić jutro na live, że mi włosy teraz wypadają od tej fazy. Oskarżę ich, że mi tam coś dosypali. Co? Co wy na to? Zacznę się żalić. Zrobię takiego pranka, bo mam taką narzutę, co ma takie kudełki w kolorze moich włosów, nie? Wezmę sobie tam, wytnę z tej narzuty trochę tych kudłów i przyłożę z tyłu tam na plecy, nie? A będziesz umiała to zagrać dobrze? Bo to wiesz, no musisz dobrze zagrać. Tak, słuchajcie, ale mam problem, bo po prostu odkąd zafarbowałam włosy farbą od iskariotu, mam problem z włosami. Miałem do ręki te kudły z tego kotu. Ej, Ela, ale ten kolor to ci super pasuje. Z tym, że nie będę tak robić, dlatego tak mówię dzisiaj. Nie, ale można by zrobić sobie takie jakieś po prostu. Jakiś element komediowy. Na przykład jakąś sztuczną nogę sobie dokręcić, czy co? I potem coś tam powiedzieć. Słuchajcie, no miałam wypadek. Chociaż może to nie byłoby śmieszne, nie? Ale można by sobie jakieś jaja porobić, nie? No oczywiście. Nie wiem. Jakiś asystent jutro na tego live'a, kurde, żebym się nie rozpłakała, czy nie upiła. No to może zadzwoń do tej Dominiki, do córki pani Sabiny. Nie no, faktycznie. Bo ona przecież w Krakowie mieszka. Jak Ela by miała jakieś tam towarzysza do live'ów, to te live'y były, uważam, że byłyby ciekawsze, no, jakieś tam interakcje, nie? No tak, ale jakiś miała przecież z Krakowa Dominikę.
I ona jest taka, się wydaje, całkiem przyjazna i na pewno by Eli nie przyćmiła. Stwierdzę, że Dominika to cudowna kobieta. Czyli co, telefony do widzów? Szkoda, że Marek on nie chce tych live'ów robić, bo kurwa te live'y z Markiem były ciekawe, nie? No ale już teraz już nie zrobię z nim live'a, bo się zobaczę, więc mogę najwyżej zrobić z tobą, Janysku. O. Pani Elu, czy potrzebuje pani jakichś prac graficznych? Ale jakich? Znaczy się mogę dla pani zrobić, jeżeli by pani chciała, oczywiście. No jakieś karykatury, takie o hejterach, czy rysuneczki, czy coś? No w sensie w programie graficznym, na przykład jakieś tło na YouTube'a, czy coś takiego. Aha, aha. A no to też, a ty masz, jak ty się nazywasz u nas? Tau. Aha, to ja do ciebie napiszę, bo... To jest UWU. Tak? Nie jestem UWU, mogę do pani Eli na Facebooku nawet napisać. A Janis mówił, że ty jesteś UWU. No to napiszę do pani na Facebooku, dobra? To jest UWU, po głosie poznaję. Ostatnia ta rozmowa też była z tym. No głos jest podobny bardzo. Tak, ale jest młodsze. Nawet nie wiem, czy facetem jest. Taka młodsza wersja UWU. Dużo jest takich podobnych osób. Ja na przykład kiedyś myślałam, że Saria to jest UWU. No to nie jest UWU. No naprawdę, ja mogę do pani na Facebooku nawet napisać. To nie problem. Byleby pani tego Facebooka nie udostępniła. To możemy się tak dogadać. No, ale to nie... Proszę do mnie nie mówić, pani. Dobrze. Okej, to przepraszam. Ja też nie lubię, kiedy do mnie dzieciaki pan mówią. Wkurwia mnie to. A dziadu? Wolę dziadu, jak proszę pana. Proszę dziada. To jakby pani coś potrzebowała, to śmiało można pisać, bo ja się tym hobbystycznie zajmuję. Cię przepraszam, Elu. Dobrze, no... Może jakiś plakacik reklamujący live'a. Pewnie. A jeżeli nie na privie, no to wyślę tutaj na przedpokoju. Muszę w ogóle, tak myślałam, że jakieś takie zdjęcia do różnych przeróbek w lepszej rozdzielczości, to mogłabym po prostu taki folder w Google uruchomić, nie? I tam ludzie, którzy by sobie chcieli coś porobić, to mogliby sobie stamtąd pobierać zdjęcia w dużej rozdzielczości i coś z nimi robić, nie? W ogóle mam problem, bo mam bardzo dużo zdjęć z Markiem, takich, co robiłam też aparatem różdżanką. Teraz, kurczę, za bardzo nie będę miała motywacji, żeby je obrobić, pokazać i w ogóle po prostu będę czekać na lepsze czasy. Słuchała pani w ogóle dzisiaj tego podium, czy nie? Nie mów proszę ciebie pani. Przepraszam, Elu. Tak. Elu, słuchałaś dzisiaj tego podium? Nie. Ja w ogóle nie słucham tego. Ja w ogóle nie, po prostu nie słucham, nie przesłuchuję tych głosówek z tych innych serwerów, nic. No nie ma co się dziwić. Bo w tym uniwersum to tylko ludzie się tak wszystkim interesują, a ja nie, ja tego nie śledzę. Ale tutaj mi z tych moich moderatorów, kto to mi podawał, Janysie, te takie grupy? Myślę, że na serwer Wardęgi będę wchodzić. A, to Mruk wysyłał. Mruk wysyłał, ale fajnie, że mówisz do mnie Janysie, bo kilka osób tak do mnie mówi. Mi się skojarzyło też z jedną osobą. Janysie. No, on tam podał Mruczek. Podał serwer Wardęgi i tam kilka serwerów fajnych, innych youtuberów. Lema podał, ale tam do Lema to na pewno nie wejdę. Tego youtubera to nie hejtuje. Ale są inne też, nie? I myślę, że byłoby fajnie gdzieś tam na zewnątrz czasem gdzieś pójść coś napisać, nie? No tak, no. Że po prostu zmierzam do tego, że jak znacie jakieś fajne serwery, takie spoza uniwersum, to podajcie, nie? Ja bym się w sumie chciała wyrwać z tego.
z tego jednego uniwersum. Albo ja muszę. Ja muszę strasznie uważać, co ja mówię na tych głosówkach, bo oni też to po prostu przepisują. Na przykład ja teraz coś mówię, nie dzisiaj jest czwartek, a w poniedziałek już to będą mieli, kurde, tam nawet jutro mogą mieć już na mailu. Gdzieś tam w jakiejś instytucji, że ja na przykład przeklinam albo coś tam mówię, nie? Co jest złego w przeklinaniu? No niby nic, ale dla niektórzy dzieci za to odbierają w Krakowie. O nie, to chore akurat. Będą mi insynuować, o, że sama się tam przyznam, że tam alkoholu za dużo wypiła, kiedyś się musiała tego wypierać. No kurde, trzeba strasznie uważać, co się mówi, nie? Że oni, zmierzam do tego, że tacy są ludzie psychopaci, że oni wstają rano, nie wiem, o 6 rano i już to wszystko szykują, żeby wysłać potem w mailach do tych instytucji, żeby jak oni przyjdą o 8 rano do pracy ci pracownicy, to żeby już mieli, mogli to od razu wydrukować, nie? Bo jak mi pokazywała tam, pokazywali mi w sądzie rodzinnym, czy tam gdzieś te donosy, nie? To oni niejednokrotnie rano to wysyłają, żeby mieli to po prostu szybko już następnego dnia. Kurde, to taki troll staje, nie? Ani się nie pójdzie wysikać, ani tam, kurde, do toalety nie, ani kawę sobie nie zrobi. Bosów nie uczeszę, majtek nie zmieni, tylko od razu siada i pisze donos, nie? Głosówkę i siedzi na nocniku, sika, żeby nie tracić czasu na kibelek, nie? I pisze donos, nie? No bo to są tacy ludzie niektórzy. Czemu się nie śmiejecie? Ja się śmiałam, ale nie chciało mi się naciskać przycisku. Proszę bardzo. Ale ten jeden taki koleś, co cały czas pisze te donosy, ten... czy jak on się nazywa? To on najwięcej po prostu siedzi i pisze. To jest taki, to jest ten człowiek, co kiedyś Marka nagrał, jak Marek coś tam się wypowiadał i wszystkich tam nagrywa i wkręca różnych ludzi w Polsce, nagrywa. Wiecie, on się nazywa ten Adrian, czy jakoś tak. Ja mogę sprawdzić w Google, jak on się nazywa. No to on po prostu pisze do tego sądu rodzinnego chyba codziennie. Nie można go na przykład o jakieś nękanie zgłosić, bo to już jest przesada gruba, mi się wydaje. No nie, ja go właśnie muszę zgłosić, bo on też na przykład z tych telefonów do mnie wydzwaniał. Zaraz, ja zobaczę. Dobra, nic tam nie chcę też o nim złego mówić, skoro podałam imię, nazwisko, żeby znowu nie było, że kogoś tam zniesławiam czy coś, nie? Stwierdzam tylko, że on pisze cały czas te skargi na mnie. Adrian. Patrzę się teraz w Google. Jak wam znajdę? O, jest. No, mam tutaj go. No, tam jest o nim, po prostu wrzucę, no, on wrzucę o nim po prostu link na Discordzie, bo tu jest taki po prostu artykuł o nim, nie? Że on tam ludzi nagrywa i tak dalej, nie? I on po prostu ma jakąś psychozę na moim punkcie, obsesję powiedzmy, no i on cały czas pisze te skargi, zwariował po prostu na moim punkcie. Ale strasznie mi szkodzi, nie? A z drugiej strony, teraz sobie przypomniałam, też mi się zrobiło smutno, że on kiedyś do Marka dzwonił i się wypytywał go, jak wróciliśmy wtedy z nadmorza, w marcu, nie? Tam się wszystko go wypytywał, a Marek takie różne szczegóły opowiadał, tak nie za miło się o mnie wyrażał, to takie było przykre.
że tak po prostu go, że Marek mnie tak obgadywał z nim, a nie wiedząc, że jest nagrywany. No ale dobra, nieważne, nie chcę się teraz znowu zasmucać tym wszystkim. Słuchajcie, kochani, to dziękuję za rozmowę. Ja sobie się położę. Wiecie co, ja wam Janysa zabiorę, bo ja sobie chyba do Janysa zadzwonię prywatnie, tam muszę się pożalić trochę. Będziesz, chcesz siedzieć tu, Janys, na tej głosówce, czy już nie? No nie, no, ja tu jestem tylko dla ciebie, nie? No bo miałem być. To mogłabym do ciebie za chwilę zadzwonić tam, tak, pogadywać no. Marka? Pogadamy, pożalimy się między sobą tam na Marka i tak za godzinkę. Bo my sobie z Janysem obgadujemy Marka i jest nam lżej. Tak. Myśmy dzisiaj od 7 rano się żalili sobie nawzajem do 12, tak? No. Że gadaliśmy non-stop, prawie że nie, tam do 11, od 8 chyba. Że ja tylko słyszałam, jak że Janys w międzyczasie gdzieś siada do samochodu, pojechał do sklepu, robił zakupy, Dankeschön, Karten, Zniechen, co ty tą kartą tam płaciłeś? Jacyś Niemcy coś mówili. Jakiś pies szczekał, wodę spuszczał w łazience. Chyba to, mięso biłeś to, tym młotkiem do mięsa. Czy coś takiego? Co ty tak robisz, że tak walisz jakimś drewnem w stół? Nuggetsy smażyłem chyba wtedy, no. Wszystko, kurwa, słyszałam, co ty robisz normalnie. No, to muszę to zrobić coś z tym telefonem, bo faktycznie wszyscy wszystko słyszą, co robię, no. Ale jak już gadasz ze mną, to mógłbyś chociaż tej wody nie spuszczać. A nie, ja myłem naczynia wtedy. Ja, czy ja właśnie... Ej, a czy nie, bo ja się chyba nie wyciszyłem, a ja się miałem wyciszyć. To chyba nie kliknąłem tego. No, było tak. Nie, Żartuję. Ja akurat wody, spuszczania wody nie słyszałam, teraz żartuję. Ale słyszałam, jak jedziesz samochodem, gdzieś po niemiecku rozmawiasz. No i myśmy sobie się żalili, jaki Marek jest niedobry, jak nas potraktował. I trochę było, trochę to jakąś ulgę przyniosło, nie? No mi przyniosło. Żeśmy się wygadali i... Na chwilę było lżej, ale na chwilę, nie? To pomaga tylko tak na godzinę, a potem znowu nie za fajnie się człowiek czuje. No. No to dobrze, to słuchajcie, dobranoc, druga. No. Jutro live, postaram się być w dobrej formie, nic nie będę już mówić na te tematy. Dzisiaj się tam opowiedziałam o tym, no to, to życzę miłego wieczorku i przepraszam, jeśli byłam trochę nudna, że tam narzekałam. Było no, okej, okay, wszystko, Elu. No, no to pa, dobranoc. Dobranoc, Elu. Dobranoc. Nie martwcie się niczym, bye bye.